To proszę cię bardzo. Okej, już mamy nagrywanie. Wszystkich Państwa serdecznie witam na pierwszym w 2022 roku seminarium Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady. I z ogromną przyjemnością na tym seminarium witam jako naszego gościa honorowego, prelegentkę i naszą przyjaciółkę Dorotę Głowacką, panią profesor Dorotę Głowacką z Uniwersytetu King's College w Halifaxie, która nam tu zaproponuje do dyskusji temat zaginiony świat wschodnioeuropejskich Żydów w perspektywie pojęcia ludobójstwa kulturowego kanadyjskich ludów rdzennych. I zanim oddam ci głos, Doroto, to jeden taki komunikat. To jest pierwsze seminarium tegoroczne, ale nie, oczywiście nie ostatnie. I tu zobowiązuję się, że zintensyfikujemy nasze prace seminaryjne w stosunku do ubiegłego roku. W ubiegłym roku udało nam się przeprowadzić 2 seminaria, ale jakie, można powiedzieć, jakie, bardzo dobre. I teraz też będziemy to robić i mamy już pewne propozycje, z którymi się podzielę w odpowiednim czasie, ale zapraszam do śledzenia tych wszystkich naszych mediów społecznościowych i będziemy to robić. A teraz zanim oddam głos tobie, Doroto, to mam do ciebie ogromną prośbę i ona jest uzasadniona, tematem, materią tego, o czym będziesz mówić. Ja tutaj nie przedstawiam ciebie szerzej, no to może jest błąd, powinienem powiedzieć, że od lat, od wielu, wielu lat zajmujesz się taką problematyką, która gdzieś się mieści na styku doświadczenie zagłady, doświadczenie postkolonialne, prawda, feminizm, krytyka feministyczna i jest wydana w 2016 roku w naszych iblowskim wydawnictwie ta oto książka twoja, pamiętasz ją bardzo dobrze, po tamtej stronie świadectwo afekt wyobraźnia i tą książkę bardzo Państwu polecam, a jak sobie przypominasz, Doroto, i na pewno tu wielu z Państwa, którzy uczestniczą w tym seminarium, mieliśmy spotkanie na temat tej książki w ramach takiego innego cyklu, który prowadzimy w naszym zespole, to znaczy debaty o książkach. I tam debatowaliśmy, ale to debatowaliśmy w tych starych, dawnych czasach w sali 144, w sali Mickiewicza, przy stole, z publicznością, z pytaniami i tak dalej. Ale teraz to jest forma seminaryjna, więc ci wszyscy z Państwa, którzy są z nami, my jesteśmy tutaj po prostu na seminarium zamknięte, prawda? Więc wszelkie możliwe dyskusje, debaty, pytania, komentarze absolutnie są dopuszczone. I moja osobista prośba do ciebie, tak jakby jako prolog tego twojego wystąpienia. Otóż wspominasz o tym, że powstała interaktywna mapa Nowej Szkocji, prawda? Z nazwami, rdzennymi nazwami miejscowymi. I że opracowanie tej mapy trwało bardzo wiele lat. To był duży projekt i nazywasz go takim projektem ściszonym, skromnym w stosunku do różnych wystąpień, no typu politycznego, takiego publicznego, dotyczącego tej takiej emancypacyjnej akcji. Rdzennych mieszkańców Ameryki, czy Kanady konkretnie. I ja bym chciał prosić cię o taką rzecz. Przecież ty tam jesteś od wielu, wielu lat. Jesteś w tym Halifaxie, jesteś w Nowej Szkocji, czyli jesteś na tych terenach, które obejmuje mapa. I w ogóle to są tereny
no bajkowe, powiedziałbym, takie tereny z krainy ani z Zielonego Wzgórza, prawda? My tylko tak to znamy. Powiedz dwa słowa, dosłownie, jak tam się mieszka? Co to jest za przestrzeń? Jakie związki już masz z tą ziemią? I jak to jest istotne dla zrozumienia tego, o czym dzisiaj będziesz mówić i o czym pisałaś już niejednokrotnie, tej, wiesz, tej swoistości doświadczenia tamtego ludobójstwa. Może tylko powrócę do tego, co powiedziałeś, że w odróżnieniu do jakichś wystąpień politycznych i takich akcji emancypacyjnych, mapa jest ściszonym projektem i owszem, tak napisałam w 16 roku, w 2016, nie wiem już jak to wyraziłam, ale mam nadzieję, że z tego co powiem dzisiaj wynikać będzie jasno, że przepracowanie mapy jest projektem jak najbardziej politycznym i to chyba będzie taki najsilniejszy, najważniejszy wniosek, który chciałabym dzisiaj wyciągnąć. Będę mówiła o ludobójstwie kulturowym i taka kulturowa emancypacja dla mnie jest absolutnie gestem politycznym i rewolucyjnym. Także nie chciałabym, jeżeli tak napisałam w 2016, to przekreślam to zdanie i przede wszystkim to, do tego chciałabym nawiązać. A oczywiście masz rację, że to, że tu się znalazłam, to chyba dopiero w roku 2010 zaczęłam się nad tym zastanawiać, a mój uniwersytet to jest taka prawdziwa ivory tower, jeżeli chodzi o kolor skóry osób, które tam uczą i tak dalej, jest bardzo konserwatywny i ja w ramach właśnie oporu postanowiłam zorganizować serię wykładów, 16 konkretnie. Mój syn był wtedy malutki, także prawie mnie to wykończyło, ale zrobiłam wykłady na temat The Idea of Race i niewiele jeszcze wiedziałam na temat, po prostu wiedziałam, o ile wiedziałam, ale dopiero wtedy dowiedziałam się naprawdę i się zagłębiłam w tę tematykę. Zaprosiłam kilku, między innymi znanych właśnie działaczy i artystów rdzennych, tak jak Alanis Obomsawin, która zrobiła film na temat Oka Crisis. Nie wiem, mogę więcej na ten temat powiedzieć, ale to był taki bardzo istotny moment w takich ruchach, nie wiem, wolnościowych ludów rdzennych w Kanadzie. I to tak, znaczy, tak powiem, obudziło mnie z tego wielowiekowego snu. I od tej pory rzeczywiście dosłownie nagle zaczęłam na własny ogródek patrzeć inaczej. Czyli jak już zaczyna się po prostu patrzeć przez pewien jakiś taki pryzmat, to nie da się tego już odwidzieć, że tak powiem. I jakoś o dziwo, wiesz, to zastanowiło mnie twoje pytanie, bo gdy zaczęłam się zastanawiać i przestałam widzieć Kanadę przez różowe okulary, a jako imigrant to wiadomo, że odczuwa się jakieś taką i wdzięczność, i dumę, i tak dalej, i tak dalej. A to nie przeszkadza zupełnie temu, że też zaczęłam podchodzić do tego bardzo krytycznie i wprowadzać to na zajęcia i tak dalej. Ale im bardziej robiłam się krytyczna wobec tych jakichś narracji historycznych kanadyjskich, tym bardziej czułam się przywiązana do tego miejsca. Nie wiem, czy to ma sens, czy nie, ale tak jest, że rzeczywiście stał się domem. I może właśnie dopiero kiedy staje się domem, to można tego rodzaju krytykę przeprowadzać. Także, że są to takie dwa momenty, które się ze sobą splatają. Nie sądzę, że zaprzeczają sobie nawzajem. I to jest mój dom. Jest tu bardzo pięknie. Nie wiem, mogę jakieś zdjęcia przesłać nad ocean. Ocean widzę, widzę z domu. Wychodzę przed dom i widzę. Rzeczywiście jest przepięknie i podczas tej przeklętej pandemii to rzeczywiście ratowało nam życie, że można było wyskoczyć nad jeziorko, do którego mogę dojść piechotą i do oceanu, do plaży mam 20 minut i tak dalej, także to jest rzeczywiście piękne, ale jednocześnie wśród tego piękna ja widzę to piękno historii. Nawet ta jakby to powiedzieć, konstrukt społeczny, jak to po polsku powiedzieć, a wilderness, takiej dzikiej, jak to powiedzieć, wilderness, takiej natury, prawda, nie okiełznanej i tak dalej. Ja i w tej chwili to również widzę jako taki kolonijny konstrukt, który polega na tym, że trzeba z tej takiej nieokiełznanej natury wyrugować jej prawowitych mieszkańców. Także
wszystkie te takie romantyczne pojęcia, które tak się objawiają, gdy się patrzy na tę cudowną Nową Szkocję. One wszystkie są zabarwione tak epistemicznie, w taki ohydny sposób. Także, że tak patrzę jednym prawym okiem, lewym okiem i po prostu te, jakby to powiedzieć, te pryzmaty mi się nakładają zawsze. Dzięki, dziękuję Ci bardzo i to jest najlepsze wprowadzenie już teraz do Twojego wystąpienia, także zapraszam, oddaję Ci głos. Dzięki, a obawiam się, że będę, tak powiem, przemawiać przez godzinę, czy to może być, czy mam gdzieś tak skracać i tak dalej, da radę. Myślę, że spokojnie możesz mówić do godziny. My tutaj mamy, my uprawiamy slow science, wiesz, razem z Ewą Domańską, której akurat teraz nie ma dzisiaj, ale ona też bywa z nami. Uprawiamy taką niespieszne, to jest takie niespieszne wędrowanie. No i naprawdę spokojnie możesz mówić i ja sądzę, że nikt nie ma nic przeciwko temu, ale żebyśmy też mieli czas na rozmowę, pytania i komentarze. Ale ja i tak się pospieszę, bo mam kolejne wydarzenia dzisiaj wieczorem, także już będę musiała do nich potem przejść. A dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło i po prostu jestem wzruszona. Szczerze mówiąc, troszkę drży mi głos, bo tak się cieszę, że Was widzę. Okej. Przetłumaczyłam wszystkie swoje notatki skrupulatnie na polski i to było bardzo ciekawe, ponieważ naprawdę nie było terminów, nie mogłam znaleźć słów, także będę też prosiła o podpowiedź tu i ówdzie, jak to wszystko wyrazić. A pomimo, że już zapytałeś mnie, jak tu jest w Nowej Szkocji, to i tak rozpocznę, tak jak zawsze w Kanadzie rozpoczynam, czyli stwierdzeniem, że znajduję się obecnie w Chebaktak. I w zasadzie w tej chwili takim terminem się posługujemy, Chebaktak, czyli Halifax, który jest położony w Mi'kmaqi, terytorium należącym odwiecznie do ludności Mi'kmaq. I te terminy coraz bardziej chodzą w obieg, także przeważnie, tak jak mówię, mówimy Chebaktak i Mi'kmaqi, zastępujemy te kolonijne nazwy. I chciałam też powiedzieć, że chciałam zadedykować to wystąpienie Dorocie Wolskiej, którą wielu z Was znało i po prostu nie mogę się pogodzić z tym, że jej nie ma i że jej dzisiaj nie ma, ale i tak jak gdyby do niej się zwracam, jakoś często w myślach z nią rozmawiam. Moje wystąpienie składa się z trzech części i jako epigraf wybrałam bardzo znany wiersz Słonimskiego, Elegia miasteczek żydowskich, nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem i cień ten kłaście będzie między nasze słowa. Ten elegijny ton, jak wiemy, usłyszeć można w licznych tekstach z tamtej epoki. Może zacytuję fragment ze wspomnień zatytułowanych The Weight of Freedom, pochodzącego z Chorzowa Nate'a Leipzigera, dobrego znajomego z Toronto. W książce opisuje powrót do Chorzowa wiele lat po wojnie i tak rozgląda się po pustym placu, na którym kiedyś stała synagoga i tak duma, zaginął świat mojego dzieciństwa razem z jego mieszkańcami. Także myślę, że wiele tego rodzaju wypowiedzi znamy. Zagłada Żydów europejskich, jak wiemy, upamiętniana jest zazwyczaj jako niemające historycznego precedensu ludobójstwo. A w ramach tak pojętego paradygmatu pamięci zagłada żydowskiego dziedzictwa kulturowego traktowana jest jako nieunikniony skutek zagłady o charakterze fizycznym i biologicznym. I tu posługuje się terminologią konwencji o ludobójstwie, o czym za chwilę. Chodzi mi o to, że ludobójstwo kulturowe nie jest uznawane jako samoistny element ludobójstwa. Więc ja proponuję spojrzeć na zagładę wschodnioeuropejskich Żydów przez pryzmat pojęcia ludobójstwa kulturowego, które zostało zaproponowane przez Rafała Lemkina w wydanej w 1944 roku Axis Rule in Occupied Europe. Pojęcie to niestety zostało odrzucone w 1948 przez sygnatariuszy konwencji o ludobójstwie,
A potem tak pod koniec lat 80., ale zwłaszcza w 90. zostało podjęte w pracach kanadyjskich i amerykańskich myślicieli rdzennych. A kiedy to pojęcie się pojawiło w 48., nie pojawiło się w ideologicznej próżni. I sporo Lemkina się naczytałam i gdy zestawimy pracę Lemkina z tekstami myślicieli rdzennych, a widzimy wyraźnie, że zachodnie rozumienie pojęcia kultury, czyli również zagłady kultury, zostało ukształtowane przez paradygmat kolonialny, który wartościuje, która ze światowych kultur zasługuje na przetrwanie. Tak więc, a chociaż rdzenni myśliciele podchwycili pojęcie ludobójstwa kulturowego, a tym samym ukazują, że jest ono również zdeterminowane przez kolonialne ramy epistemiczne. I to jest kontekst, można powiedzieć, w którym próbuję przemyśleć metaforę zaginionego świata wschodnioeuropejskich Żydów przez pryzmat tekstów myślicieli rdzennych. I to nie znaczy, że krytykuję odwoływania do zaginionego świata, które tak rozbrzmiewają w tych przepełnionych rozpaczą tekstach ocalonych. Natomiast twierdzę, że należy je odróżnić od takich nostalgicznych, dwuwymiarowych wyobrażeń o zaginionym świecie wschodnioeuropejskich Żydów w kulturze północnoamerykańskiej, gdyż tam często są wplecione w mityczne ramy popularnych wyobrażeń o zagładzie. I zastanawiam się również nad ideologicznym pokrewieństwem pomiędzy metaforą zaginionego świata i takim wymyślonym przez osadniczych kolonizatorów wyobrażeniem o ginącej rasie amerykańskich Indian. Stawiam hipotezę, że metafora zaginionego świata odsłania kolonialne tendencje kryjące się w północnoamerykańskim rozumieniu zagłady, a także w obrębie badań nad zagładą jako dyscypliną naukową. I dodam, że mówię tu o formach upamiętniania i badaniach nad zagładą w Ameryce Północnej, a potem możemy się zastanowić, czy w pewnym stopniu może się to odnosić również do polskiej pamięci o Żydach. Część pierwsza, kolonialna polityka ludobójstwa kulturowego. Nie wiem, w jakim stopniu jest to Państwu znane, także kilka wątków. We wczesnych latach 90. rdzenni badacze, pisarze, działacze zaczęli powoływać się na lemkinowską koncepcję ludobójstwa kulturowego. Chcieli zwrócić uwagę na zagładę kultur rdzennych w wyniku osadnictwa kolonialnego. I to, o czym piszę w poprzednim artykule, wykorzystali wzrastającą popularność Holokaustu w kulturze masowej, żeby zwrócić uwagę na długą i powolną zagładę ludów rdzennych, wykluczoną z narracji historycznych. Z narracji historycznych, które stały się ideologiczną podwaliną osadniczych państw kolonialnych. Może zacytuję Rolanda Christiana, badacza z plemienia Oneida, który na pobliskim uniwersytecie naucza. W 1994 roku napisał on, że szkoły dla Indian były próbą asymilacji i teraz cytuję, którą należy nazwać po imieniu, czyli miadem ludobójstwa kulturowego. A potem dodaje, że nawet to określenie ludobójstwo kulturowe to zbędna elipsa, bo ludobójstwo kulturowe to po prostu ludobójstwo. I ci myśliciele rdzenni przypominają nam, że według Lemkina niszczenie dóbr kultury to samo sedno zjawiska ludobójstwa, a definicja, którą proponował, obejmowała destrukcję dóbr materialnych, jak i niematerialnych, takich jak język, tradycje, wierzenia religijne, które Lemkin twierdzi są podstawą społecznej tożsamości grupy. Także Axis Rule in Occupied Europe, Lemkin dowodził, że niszczenie dziedzictwa kulturowego, a przykłady, jakie daje, to podpalanie ormiańskich kościołów katolickich w Imperium Osmańskim podczas I wojny światowej i synagog hitlerowskich w Niemczech. I że to jest zapowiedzią fizycznej przemocy wobec zagrożonej społeczności. Ludobójstwo kulturowe, pisze Lemkin, jest nieodłącznym elementem zsynchronizowanego ataku na tożsamość grupy, cytuję z Axis. I ponieważ ludobójstwo skierowane jest, jak pisze Lemkin, na podwaliny życia danej grupy, foundations of life,
A Lenkin twierdzi, że nadrzędnym celem sprawców ludobójstwa jest zniszczenie tożsamości kulturowej, a nie fizyczne wyniszczenie grupy. I uważał, że ludobójstwo kulturowe jest, cytuję, i to jest z autobiografii Lemkina Totally Unofficial, która chyba jest na polski przetłumaczona, najważniejszy element konwencji o ludobójstwie. Lemkin twierdzi, że ludobójstwo kulturowe jest równoznaczne z odebraniem danej grupy podstawowego prawa do istnienia. Także trudno mówić o przetrwaniu grupy, jeśli jej członkowie pozostali przy życiu, ale stracili poczucie kulturowej przynależności. To, co się stało podczas obrad konwencji o ludobójstwie, jedyny element lemkinowskiej definicji, który miał być artykułem trzecim, ale został zupełnie wyrugowany. Więc jedyny element, który został zachowany w oficjalnej wersji, to klauzula piąta w artykule drugim, która odnosi się do przymusowego przekazywania dzieci członków grupy do innej grupy, czyli jako jeden z aktów ludobójstwa, ale zostaje on określony jako przemoc biologiczna, a nie kulturowa. A według Lemkina na przykład los ormiańskich dzieci zasymilowanych w tureckich domach czy zniemczonych polskich dzieci podczas II wojny był dowodem na zniszczenie przede wszystkim kulturowej tożsamości grupy. Także cel Lemkina niejako został wypatrzony w tej ostatecznej, w tej ostatecznej definicji. Także celowy i systematyczny atak na kulturowe dziedzictwo grupy powoduje, że Lemkin pisze, zostaje wyeliminowany przyczynek danej grupy do kultury światowej oraz bogactwa całej ludzkości. Tak wysiłki Lemkina, żeby tą klauzulę o ludobójstwie kulturowym włączyć do konwencji, spełzły na niczym i najsilniej oczywiście oponowały państwa osadnicze kolonialne, które się obawiały, że zostaną oskarżone o czyny ludobójcze związane z polityką agresywnej asymilacji ludów rdzennych, a w Stanach Zjednoczonych również segregacji rasowej, tak zwanego Jim Crow Laws. A przedstawiciele rządu kanadyjskiego postawili ultimatum, że wycofają się z konwencji, jeżeli będzie ona zawierała klauzulę o ludobójstwie kulturowym. Aha. Także wydaje mi się, że te spory o włączenie ludobójstwa kulturowego do konwencji same w sobie są dowodem mentalności kolonialnej, w którą uważam spowite były toczące się w 48 obrady i także przekonania przedstawicieli imperialistycznych państw o ich cywilizacyjnej wyższości. I przypomnijmy, że w późnych latach 40. walka o dekolonizację dopiero się zaczyna, prawda, i będzie trwała przez następne 3 dekady, więc a głosy przedstawicieli krajów, które były w tym czasie jeszcze skolonizowane, a które były obecne przy obradach ONZ-u, miały niewielką siłę przebicia. I przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestię dzisiejszą, ta ONZ-owska definicja nie przystawała do doświadczeń historycznej przemocy wobec ludności rdzennej. Wiemy, że Lemkin sam pochodził z Europy Wschodniej, ale odnoszę wrażenie, zwłaszcza z jego autobiografii, że w pewnym stopniu jako obywatel amerykański również hołdował podobnym przekonaniom, a ponadto chciał za wszelką cenę pozyskać względy rządu amerykańskiego, który z uporem odmawiał ratyfikowania konwencji. Dopiero w 1984 Stany ratyfikowały konwencję o ludobójstwie. Także wiemy między innymi, że lojalny wobec rządu amerykańskiego Lemkin na przykład był nieprzychylny wobec ruchu praw obywatelskich w Stanach. I to jest tak ciekawostka, że w 1951 roku publicznie się wypowiedział przeciwko petycji We Charge Genocide, która była złożona do ONZ-u przez Kongres Praw Obywatelskich, którego przedstawiciele domagali się na podstawie konwencji o ludobójstwie, to był pierwszy tego rodzaju dokument, uznania niewolnictwa i jego następstw, takich jak linczowanie, segregacja rasowa jako czyny ludobójcze. Oczywiście ta petycja została odrzucona i wręcz wyśmiana. Dopiero dziś się do tego wraca. Także niedokończone dzieło Lemkina zmarł w 1959, w którym zamierzał opisać historię ludobójstw na przestrzeni wieków,
Wynika z niego, że uznawał historię osadnictwa w Ameryce Południowej, a także w Australii i Nowej Zelandii za ludobójstwo. Natomiast niekoniecznie osadnictwo kolonialne w Ameryce Północnej. Także Lemkin był zainteresowany losem tasmańskich aborygenów. Opisywał, pisze, niesłychane okrucieństwa, jakich doświadczyli z rąk brytyjskich osadników. Potępiał ich przesiedlenie takiej resztki, która się ostała na wyspę Flinders, gdzie i tutaj cytat, który jest mi potrzebny, pisze o Tasmańczykach w zetknięciu z cywilizacją nieuchronnie ulegli chorobom, po czym wyginęli jako grupa etniczna wraz ze śmiercią ostatniej przedstawicielki w 876 roku. Także ta historia, dodajmy tu, że ta teoria o wyginięciu Tasmańczyków została obalona, gdyż zdecydowanie nadal istnieją. Także historia całkowitego wyginięcia grupy etnicznej była Lemkinowi przydatna jako przykład tragicznych skutków ludobójstwa. Ale wydaje mi się, że w ten sposób również podpisywał się pod mitem, że upadek słabszych grup etnicznych i kulturowych jest niejako nieunikniony. Lemkin też udokumentował podbój terytorium Azteków i Inków przez Hiszpanię i ubolewał nad upadkiem tak wysoko rozwiniętych kultur. A według mnie to również w pewnym stopniu dowodzi, że Lemkin hołdował elitarnym poglądom na temat światowych kultur i to pobrzmiewa wyraźnie w jego autobiografii Totally Unofficial. I w większości ta biografia to jest taki zapis z rozmów, które przeprowadzał z przedstawicielami rządów państw członków ONZ i wielu z nich podziwiał, zwłaszcza Francuzów, z powodu kulturowego wyrafinowania. I tutaj taka ciekawostka, nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał tę autobiografię, bardzo ciekawa. W całej tej autobiografii jest jedno jedyne odniesienie do rozmowy z przedstawicielką ludów rdzennych, na którą Lemkin natrafił w kasynie w Genewie. I była to tancerka i zaprosił ją do tańca i gdy powiedziała mu, że jest pochodzenia rdzennego, Chile, podzielił się z nią swoim zainteresowaniem kulturami południowoamerykańskimi, znaczy południowoamerykańskich ludów rdzennych i opowiedział jej o tym, że stara się uznać zagładę tych kultur jako ludobójstwo i tancerkę te poglądy bardzo zainteresowały. Więc Lemkin tak konkluduje, tutaj cytat, mała tancerka z wrodzoną wizją charakterystyczną dla tak wybitnej, wymarłej rasy dostrzegła nieśmiertelność pojęcia ludobójstwa, w które tak bardzo wierzyłem. I to nie jest jakaś dramatyczna krytyka Lemkina, ale chcę te po prostu pewne wątki wydobyć. I uderza mnie to, że jedyne odniesienie w autobiografii ojca pojęcia ludobójstwa do ludności rdzennej pojawia się w postaci małej tancereczki, która bardzo go podziwia. A także podobnie, jeśli można tak porównać do opisu losu Tasmańczyków, ten opis świadczy o tym, że Lemkin w pewnym stopniu hołdował tezie o niefortunnym, lecz nieuniknionym wyginięciu ludów rdzennych. I nie dostrzegał ich witalności, skutecznego oporu wobec władz kolonialnych, walki o autonomię kulturową i polityczną i tak dalej. Także wydaje się, że poza tym, kiedy Lemkin proponuje pojęcie ludobójstwa kulturowego w Axis, w rozdziale o ludobójstwie, to jego przykłady dotyczą głównie Armenii i II wojny światowej. I skupiają się, nawet jeśli chodzi o Amerykę Południową, na agresywnym i wyraźnie zamierzonym ataku na daną kulturę. Nie obejmuje to natomiast trwających przez wieki praktyk przemocy kolonialnej, takiej skrywającej się pod płaszczykiem cywilizacyjnego dobrodziejstwa i moralnej wyższości, której głównym przykładem w Ameryce Północnej były szkoły dla Indian. Dodam może szybciutko, że te spory na temat ludobójstwa kulturowego pojawiły się również w trakcie obrad nad deklaracją ONZ o prawach ludności rdzennej, UNDRIP, która zawiera klauzulę przeciwko asymilacji i niszczeniu dóbr kulturowych, potwierdza wagę przetrwania kultur ludów rdzennych, prawo do samostanowienia i ochrony dziedzictwa kulturowego itd.
I ponieważ niszczenie dóbr kulturowych nie podlega pod konwencję o ludobójstwie, istnieje, można powiedzieć, taki brak, luka w prawie międzynarodowym. Nie ma skutecznych narzędzi prawnych, żeby tego rodzaju zbrodnie zaskarżyć przed sądem. I czytam o kilku takich próbach zaskarżenia, które spełzły na niczym. Czyli wejście w życie deklaracji o prawach ludności rdzennej było świetną okazją, żeby wprowadzić pojęcie ludobójstwa kulturowego do prawnego leksykonu. I wtedy przedstawiciele ludów rdzennych mogliby się tym posłużyć, żeby dochodzić swoich praw. Ale tak się nie stało, gdyż po raz kolejny kilka państw członkowskich zaoponowało. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. I dodam tu, że Kanada ociągała się z ratyfikowaniem deklaracji aż do czerwca 2021 roku. W zeszłym roku dopiero nastąpiła ratyfikacja. Także pominięcie pojęcia ludobójstwa kulturowego w tym podstawowym dokumencie prawnym, który ma gwarantować kulturowe prawa ludów rdzennych, umocnił przekonanie, że nie jest to pojęcie prawomocne czy ważkie w sensie politycznym. W Kanadzie pojęcie ludobójstwa kulturowego po raz pierwszy zaistniało oficjalnie w publicznym dyskursie po tym, gdy się pojawiło w ostatecznym raporcie Komisji Prawdy i Pojednania, to było w grudniu 2015. Kilka ważnych politycznie osobistości ją poparło i komisja, której przewodniczył Sinclair Murray, był to sędzia z narodu Anishinaabe. Definicja ta określiła ludobójstwo kulturowe szeroko, cytuję, destrukcja wszelkich struktur i praktyk, które pozwalają na istnienie grupy jako takiej. I obrady komisji i świadectwa przed nią złożone skupiały się głównie na szkołach dla Indian, jako instytucji, której celem było zniszczenie rdzennych praktyk i sposobów życia. Zwrócono też uwagę na inne zagrożenia, takie jak odbieranie ziemi, grabienie zasobów naturalnych, niszczenie środowiska, ale w centrum zainteresowania były szkoły dla Indian. I teraz pokrótce, na początku przedstawiciele kanadyjskiej ludności rdzennej uznali raport komisji jako istotny krok naprzód, ale wkrótce pojawiły się głosy krytyczne oskarżające rząd kanadyjski o to, że mimo że przyjął odpowiedzialność za historyczną przemoc, jednocześnie wobec niej się zdystansował i ukrywając w ten sposób fakt, że te czyny miały charakter systemowy i że do dziś Kanada czerpie z nich korzyści. Kanada do dziś jest krajem kolonialnym. I zacytuję tu Pamela Palmer, która jest z narodu Mi'kmaq, pisze, ludobójstwo w Kanadzie nadal odbywa się, a kanadyjska ludność rdzenna cierpi z powodu tych samych form rasizmu i przemocy, tyle że inaczej się dziś nazywają. Tak więc zamiast wprowadzić istotne zmiany, jeśli chodzi o uznanie praw ludów rdzennych do samostanowienia, rząd kanadyjski wykorzystał raport komisji w celu podtrzymania kolonialnych struktur, podważenia politycznych żądań i roszczeń terytorialnych ludów rdzennych. Według myślicieli rdzennych jest to taktyka neokolonialna. Dodam, że do dziś prowadzą oczywiście dyskusje na ten temat, cały czas są prowadzone, nie wszyscy myślą tak samo, ale przedstawiam po prostu taką główną myśl przewodnią. Zacięte, dyskusje naprawdę toczą się zacięte i wynika z nich, że państwo osadnicze nadal propaguje mit narodowy, który się zasadza na stłumieniu praw politycznych ludów rdzennych. Zaprzecza, że istniały one jako suwerenne narody w okresie poprzedzającym kolonizację. Także pojmowanie kultury i to a propos tego, co powiedzieliśmy wcześniej o mapach, że pojmowanie kultury jako odrębnej wobec fizycznego i biologicznego, politycznego przetrwania grupy spowodowało wyeliminowanie politycznego znaczenia pojęcia ludobójstwa kulturowego. Pojęcia, jak wiemy, nabierają znaczenia i mocy poprzez historyczne użytkowanie
w ciągu ostatnich 70 lat polityczne zastosowania pojęcia ludobójstwa kulturowego wpłynęły na pamięć historyczną o przemocy kolonialnej, na sposoby upamiętniania przeszłości. I w związku z tym, żeby wyartykułować specyficzne krzywdy, jakich doznali członkowie społeczności rdzennych, myśliciele, artyści rdzenni uciekają się do różnych nieortodoksyjnych zastosowań pojęcia ludobójstwa i ludobójstwa kulturowego, zmieniając ich zasięg semantyczny, nadając im znaczenie polityczne i wagę ontologiczną. Także jedną z takich strategii jest wprowadzanie różnych takich odmian słowa ludobójstwo, żeby jakoś wyrazić pełnię doznanych krzywd. I takim często stosowanym terminem jest na przykład językobójstwo, które oznacza próbę linguicide, unicestwienia języków rdzennych, czy ekobójstwo, które określa destrukcję środowiska ekologicznego i kradzież ziemi. I inne semantyczne innowacje, które są czymś w rodzaju kulturowego, powiedziałabym, przekładu eurocentrycznego pojęcia ludobójstwa na rdzenne systemy wiedzy. I służą one też podkreśleniu, że każda jedna grupa etniczna czy kulturowa ma takie samo prawo do istnienia i uczestniczenia w świecie. Tego rodzaju kreatywność konceptualna wyraża też żądanie i pragnienie, żeby opisać własne doświadczenia po swojemu, zamiast zastosowywać się do uniwersalizujących etykiet. Także i ukazuje to też, że samo pojęcie ludobójstwa jest uwikłane w epistem kolonialny, który uprzywilejowuje niektóre historie masowej przemocy, a inne wyklucza i eksponuje mityczne wyobrażenia, że rdzenne kultury są niezmienne, jednorodne, uwięzione w przeszłości, a nie natomiast rozwijające się i politycznie istotne formy życia. Także to jest pierwsza część, a w drugiej części, i to pokrótce, będę mówiła o ludobójstwie kulturowym i kolonialnej destrukcji kulturowego dziedzictwa Żydów Europy Wschodniej i poprosiłam Państwa, żeby przeczytać pracę Kasi na temat Libricide i czy księgobójstwa. W tej pracy Kasia dochodzi do wielu wniosków, do których ja również doszłam, także i poza tym na pewno wiele z tego jest Państwu dobrze znane, także szybciutko tylko wyciągnę kilka punktów, a potem powrócę znów do tego pryzmatu dekolonialnego. Więc nie ma dowodów na to, przynajmniej z tego, co czytałam u Lempkina, że uznawał on zagładę Żydów Europy Wschodniej jako ludobójstwo kulturowe, które wpisuje się w kontinuum przemocy kolonialnej. Natomiast badacze zagłady, tak zwani, którzy podchodzą pod tak zwany paradygmat kolonialny w badaniach nad zagładą, często zwracają uwagę na ciągłość i zbieżność pomiędzy hitlerowskim podbojem Europy Wschodniej a historią zachodniego imperializmu. Dowodzą, że Holokaust nie był historycznym wyjątkiem, musi być rozpatrywany w kontekście europejskiej epoki nowoczesnej, której oczywiście podstawą był podbój kolonialny, i dopatrują się genezy zagłady w kolonialnej przeszłości europejskich mocarstw, zwłaszcza w odniesieniu do aspiracji kolonizatorskich ze strony Niemiec. Tutaj zagłada Herero przychodzi na myśl. Twierdzą, że podczas kampanii wschodniej Hitler wzorował się na kolonializmie osadniczym w krajach pozaeuropejskich. Doszukują powiązań pomiędzy ideologią Lebensraum, która powstała w Friedrich Ratzel 1897, a amerykańską tezą pogranicza Frederick Jackson Turner 1893. Także reżim hitlerowski czerpał z bogatego archiwum europejskiej wiedzy kolonialnej, ideologii rasowej, sposobów eksploatania, wyniszczania podrzędnych grup etnicznych, masowe deportacje, obozy koncentracyjne, obozy zagłady itd. Także uderza jednak, że autorzy tych prac dostrzegają podobieństwa pomiędzy zagładą i przemocą kolonialną wobec ludów rdzennych,
ale nie podejmują zagadnienia ludobójstwa kulturowego. Także można powiedzieć, że pośrednio przyczyniają się również do utwierdzenia tej separacji pomiędzy zagładą o charakterze fizycznym i biologicznym, a niszczeniem dóbr kulturowych. Z tego co wiem, ale być może czegoś nie dopatrzyłam, pojęcie ludobójstwa kulturowego jako takie nie jest zazwyczaj stosowane w odniesieniu do zagłady wschodnioeuropejskich Żydów. Gdy robiłam taki przegląd literatury, natknęłam się na dwie prace, Jacob Halevy, a druga Lawrence Davidson. Halevy książka 1976, a Davidson 2012. I obaj określają atak na literaturę w jidysz i hebrajskim ze strony rosyjskich carów, a następnie Stalina jako ludobójstwo kulturowe. Ale nie odnoszą tych spostrzeżeń do losów kultury żydowskiej podczas okupacji hitlerowskiej. Także jedyna taka szersza praca, która się skupia na ludobójstwie kulturowym w odniesieniu do zagłady, to opublikowany w 2018 artykuł Leory Bilskiej i Rachel Klaxbrand zatytułowany Powrót ludobójstwa kulturowego. I wykazują, że wykluczenie tego terminu ludobójstwo kulturowe w okresie powojennym, tak, czyli deklaracja, konwencja 48 w tym okresie, miało negatywny wpływ, twierdzą, na rozmaite próby przywrócenia żydowskiego dziedzictwa kulturowego, jak również na pamięć o tego rodzaju działaniach. I przypominają tezę Lemkina, że kampania niszczenia żydowskich księgozbiorów i obiektów religijnych w hitlerowskich Niemczech w latach 30. była zapowiedzią zagłady fizycznej, była systematycznie przeprowadzana w postaci widowisk publicznych, czyli niszczenie obiektów kulturowych miało istotną wymowę symboliczną. A potem po rozpoczęciu wojny, i Kasiu, ty to rozwijasz wspaniale w swojej pracy, po rozpoczęciu wojny, a zwłaszcza we wczesnych latach 40. akcjom eksterminacyjnym w Europie Wschodniej towarzyszyły akcje wymierzone przeciwko żydowskiej kulturze. A także na przykład zacytuję dyrektywę ze sztabu operacyjnego Alfreda Rosenberga do ośrodków w Europie Wschodniej w kwietniu 42, który nakazuje zniszczenie duchowej broni ideologicznego wroga. I likwidacja żydowskich miasteczek zazwyczaj kończyła się zrównaniem z ziemią żydowskiego cmentarza, by zacząć ślady żydowskiej przeszłości. I może zacytuję francuską historyczkę Nadine Fresco, która pisze: Hitlerowcy zniszczyli nie tylko ludzi, lecz również istotę świata, kultury, historii, sposobu życia. Także w ramach ideologii hitlerowskiej przyszłość niemieckiego imperium opierała się na zasadzie czystości rasowej i ta biopolityczna wizja wymagała, żeby te kultury postrzegane jako pasożytnicze były wyeliminowane. A publiczne widowiska palenia książek były takim symbolicznym oczyszczeniem niemieckiej przestrzeni życiowej i narodowej tożsamości z zagrażających kulturowych zanieczyszczeń. A także ogłoszeniu prawa o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci towarzyszyła publikacja czarnych list niepożądanych autorów, czystka bibliotek i tak dalej. I to przepisywanie historii narodu niemieckiego bez Żydów na podobieństwo wyższej rasy aryjskiej wymagało nowych konfiguracji historycznych, a podbój terytorialny był ściśle połączony z tą nową topografią pamięci, takim kulturowym egzorcyzmem dokonywanym na ciele i duchu narodu za pomocą symbolicznego całopalenia obiektów pasożytniczej kultury. Także była to systematyczna kulturowa czystka. Także może pominę tutaj, bo są to sprawy dobrze znane. Kasiu, ty podajesz przykład spalenia księgozbioru lubelskiego seminarium teologicznego Jeszywa z Hachnej Lublin, opis, który się pojawił we Frankfurter Zeitung w 1941. Może nie będę cytować, bo jest to dosyć dobrze znane. I tak dalej. Dodam tylko, że polscy badacze z Lublina, tacy jak Konrad i Nina Zielińscy, kwestionują prawdziwość tych wydarzeń.
i podkreślają, że opis służył głównie celom propagandowym, ale ważne jest to, że z całego księgozbioru odnaleziono jedynie 5 książek, które dzisiaj są w posiadaniu gminy żydowskiej. I bibliotekarze uczeni zmuszani byli do brania udziału w paleniu księgozbiorów, a Żydów zganiano jako przymusową widownię. I w tym czasie część brygady Rosenberga grabiła co wartościowsze książki, dokumenty, artefakty w celu stworzenia Muzeum Wymarłej Rasy. I oczywiście jest to ironiczne, że wiele cennych książek dlatego przetrwało, tylko dlatego przetrwało, ale tu chciałam dodać, że przypomina to losy wielu obiektów kulturowych ludów rdzennych i dzisiaj członkowie ludności rdzennej różnych plemion odwiedzają kolekcje zagrabione w przeszłości obiektów, zwłaszcza w Muzeum Smithsonian w Waszyngtonie i na podstawie tych kolekcji odtwarzają tradycyjne rzemiosła, które przypadły, gdyż wykonywanie było zabronione albo wszyscy znający je twórcy wyginęli. Także jeszcze powracając do zagłady, może zacytuję Hermana Kruka, nie wiem czy jego praca, jego dziennik Togbuch von Finner Ghetto, czy był przetłumaczony na polski, nie wiem. Kruk był bibliotekarzem Strachsun w Wilnie i pisał dziennik, w którym odnotowywał straty i zacytuję wizytę 12 marca 1942 w Iwo, pisze: wczoraj ujrzałem widok, który mnie powalił. Piwnica wypełniona jest po sufit. Nadepnąłem na stos kart z katalogu Biblioteki Centralnej. Pod spodem obrazy, dzieła sztuki, dwoje żołnierzy Jankiela Adlera i tak dalej. Książki rozrzucone w nieładzie. Także Kruk opłakuje zniszczenie, porównując morderstwo książek do masowych mordów ludności żydowskiej w pobliskich Ponarach. Pisze: agonia Iwo jest nie tylko powolna, ale jak wszystko inne tutaj kończy się w masowym grobie. Biblioteka, dokumenty, archiwa, wszystko pomieszane. Grób masowy, makulatura rośnie i rośnie. Także wiemy, że zachowanie szczątków archiwum wymagało heroizmu. Kruk opisuje wyczyny papierowej brygady, grupy wileńskich intelektualistów, których Johannes Paul, deputowany Rosenberga, przydzielił do selekcjonowania książek, które miały być wywiezione do Niemiec. Także ta papierowa brygada z Wilna, tak jak archiwum Ringelbluma, jest dzisiaj legendarna, ale wydaje mi się, że ogólnie ratowanie obiektów kultury nadal nie ma specjalnie poczytnego miejsca w znanych narracjach zagłady, przynajmniej nie na Zachodzie. Także Kasia powołuje się na pojęcie księgobójstwa ukute przez Rebekę Knut w celu uchwycenia istoty zjawiska systematycznego niszczenia książek jako nieodłącznego elementu ludobójstwa. I księgobójstwo jest najbardziej skuteczne w przypadku grup, których tożsamość zasadza się na tradycjach pisanych. Zagłada książek, innych pisanych materiałów jest symbolem unicestwienia podstaw tożsamości kulturowej, a co jest zgodne z lenkinowską definicją ludobójstwa. I to wprowadzenie neologizmu księgobójstwo też podkreśla, jak ważna jest pojęciowa innowacja. I w tym kontekście być może warto również by zastanowić się na odniesieniem językobójstwa, pojęcia językobójstwa, które w tej chwili jest często stosowane i przemyśliwane przez myślicieli rdzennych w odniesieniu do losów języka jidysz, który przed wojną był dominującym językiem ponad 8 milionów ludzi, takim kulturowym spoiwem przedwojennego żydowskiego świata w Europie Wschodniej. Jak pisze Israel Knox, jidysz był istotą tej cywilizacji, jej wewnętrzną melodią. I wiadomo, że niektórzy pisarze przeżyli wojnę, uprawiali twórczość w jidysz, ale liczba czytelników była niewielka, szybko się zmniejszała. Także po wojnie wspomnienia Księgi Pamięci w jidysz były osierocone, pozbawione społeczności, która nadałaby im kontekst i kulturową ciągłość. Także nawet jeśli książki się zachowały w Iwo czy miejscach pamięci, zabrakło wspólnoty językowej.
która by o to dziedzictwo kulturowe zadbała i zachowała kulturową pamięć. Kasiu, cytuję cię po raz kolejny, pisze, że fakt, że zachowały się książki bez czytelników, odarte z potencjału przyszłych pokoleń czytelników, należy uznać za modalność ludobójstwa. Takim przykładem jest los wspomnień Elie Wiesela, Und die Welt hat geschwiegen, który zaistniał dopiero wtedy, kiedy Wiesel całkowicie ją przepisał po francusku i wydał pod tytułem Noc. Zacytuję też bohatera opowiadania amerykańskiej pisarki Cynthy Ozick pod tytułem Envy or Yiddish in America, o fikcyjnym Edelsteinie, który jest wzorowany na Jakubie Gladsteinie i opłakuje los języka jidysz, cytuję. Język również został zamordowany, o jakim innym języku można powiedzieć, że skonał nagle i definitywnie w ciągu jednej dekady na określonym kawałku ziemi. I tutaj dodam, że to samo można powiedzieć o wielu dziesiątkach języków rdzennych, które czasami zanikały w ciągu jednego pokolenia. Także nie musimy przypominać, że w powojennej Polsce nadzieja na odrodzenie się żydowskiej kultury jidysz szybko zgasła, jidysz różne jego odmiany był głęboko, dla mnie ma to znaczenie, że był głęboko zakorzeniony w miejscach, gdzie mieszkali posługujący się nim Żydzi, czyli powiązanie języka i terytorium. Tak więc nawet jeśli zachował się, czy został w diasporze odtworzony, jidysz już nie jest melodią cywilizacji. Także stosowanie pojęć językobójstwa, księgobójstwa przyczynia się do rozszerzania przemiany pojęć ludobójstwa i ludobójstwa kulturowego, dzięki czemu pewne obszary doświadczeń historycznej przemocy, których oficjalna definicja nie ujęła, powoli stają się zrozumiałe i dają też świadectwo, że pojęciowa eksperymentacja posiada moc zakłócania dominujących historycznych narracji, przeciwstawiania się błędnym, szkodliwym sposobom przedstawiania grup kulturowych. I może też pozwala nam wyobrazić sobie, i tak zdecydowanie jest tutaj, że w przyszłości nastąpi rozkwit kulturowy rzekomo wymarłych grup. Także mam jeszcze jeden rozdział, jeśli można. Troszkę, no, jestem ciekawa, co Państwo o tym sądzicie. Będę mówić na temat Romana Wiśniaka. I w północnoamerykańskich przedstawieniach zagłady zaginiony świat wschodnioeuropejskich Żydów w zasadzie sprowadza się do kilku fotografii Romana Wiśniaka. I przypuszczam, że wszyscy widzieliśmy wystawę w Polin w 2015, to już rozbudowana, tak zwana Wiśniak Rediscovered. W latach 30., jak wiemy, Wiśniak, który był synem moskiewskiego właściciela fabryki, który wyemigrował do Berlina, został wysłany do Pale of Settlement, strefa osadnictwa ludności żydowskiej w Imperium Rosyjskim. Tak mi powiada Google Translate, żeby udokumentować... Strefa osiedlenia. Strefa osiedlenia, okej, okay. Nie należy. Trzeba było się zapytać zamiast googlować. Okej. Okay. W celu udokumentowania, w celach charytatywnych życia zubożałej żydowskiej społeczności. I dodam tylko, że już w 21 roku Hebrew Immigrant Aid Society zlecił podobną misję Alterowi Szolemowi Kacyzny, którego fotografie się pojawiały na łamach czasopisma Forbes. Kacyznę w 40 roku musiał się ukrywać w Lwowie, potem w Tarnopolu i został zamordowany w 41. Wiśniak wyemigrował do Stanów w 40 roku i gdy wyemigrował, zaczął utrzymywać, że podjął misję do Europy jako zobowiązanie wobec swoich żydowskich przodków, by, cytuję, zachować przynajmniej w obrazach świat, który wkrótce zaginie. Więc gdy zachodni świat zaczął sobie po wojnie uświadamiać ogrom zagłady Żydów, te kilka fotografii Wiśniaka nabrało elegijnego wydźwięku. I pierwsza kolekcja fotografii nazywa się Polish Jews, a Pictorial Record z przedmową Abrahama Joshua Herschla, pojawiła się w 1947. W tym samym roku pojawił się dwujęzyczny tom Die Verschwundene Welt, The Vanished World z fotografiami Kacyzny i Wiśniaka, wydany przez Forwards. Ale publikacja, która
która zrobiła się sławna pod tytułem A Vanished World, pojawiła się w 1983 z przedmową Elie Wiesela i głównie zawierała postacie hasydów i chłopców z jeszywy, ze sztetla i scaliła taki nostalgiczny, przepełniony żałobą i smutkiem obraz świata wschednioeuropejskich Żydów w Ameryce Północnej, dodaję. Tak więc w miarę jak pojawiały się coraz liczniejsze przedstawienia zagłady, te jak gdyby etnograficzne portrety hasydów i uczniów jeszywy wykonane przez Wiśniaka przekształciły się w zapowiedź zagłady. I był Wiśniak misternie komponował te fotografie w tych późniejszych albumach. Były one okrojone i opatrzone wymyślonymi przez Wiśniaka po wojnie opisami. I jak gdyby post factum zaistniało w nich to piętno i pamięć zagłady. I teraz już wiemy, chociażby z wystawy w Polinie, że te fotografie ze sztetla to był jedynie ułamek fotografii wykonanych przez Wiśniaka, mniej więcej 350, a w sumie wykonał ich około 10 tysięcy. A jednak ta garstka zadecydowała, jak zachodnia publiczność będzie sobie wyobrażała przedwojenny świat wschodnioeuropejskich Żydów. Taki osobliwy, odmienny, autentyczny, zastygły w czasie na krawędzi przepaści. I fotografie Wiśniaka w dużym stopniu przyczyniły się do powstania wyobrażenia o wschodnioeuropejskich Żydach jako takiej żałobnej kliszy kulturowej, niezmiennie powielanej w miejscach pamięci. Także stała wystawa w Muzeum Holokaustu, która otwarta była w 1993, poświęciła portretom Wiśniaka osobną galerię. I nie wiem, mam gdzieś jakiś slajd, żeby potem to pokazać. Ta galeria jest takiej wąskiej przestrzeni, która łączy galerię poświęconą tragicznej historii Get z tą ikoniczną Tower of Faces, która jest takim fotograficznym pomnikiem zakłady miejscowości Ejszyszki, stworzonym przez historyczkę Jafę Elia, ocaloną z Ejszyszek. I kuratorka muzeum Judy Cohen wyjaśnia, że muzeum postanowiło poświęcić osobny pokój fotografiom Wiśniaka zgodnie z jego misją, którą wyraził słowami: jeśli nie mogą uratować życia, pragnę przynajmniej ocalić po nim pamięć. I ja nie mam wątpliwości, że Wiśniak i powojenna żydowska diaspora miała na celu upamiętnienie zaginionego świata, takie żałobne upamiętnienie. Tym niemniej przez to takie metonimiczne zredukowanie świata wschednioeuropejskich Żydów do obrazu odległej, egzotycznej kultury, która zniknęła właśnie w tragicznych okolicznościach w ramach północnoamerykańskich, może być również postrzegana jako strategia mająca na celu oddalenie potrzeby zmierzenia się z historią zagłady. I to zdecydowanie przystaje do promowanego w Muzeum Holokaustu, promowanej amerykańskiej narracji historycznej o triumfie ludzkości, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, pomimo katastrofy. I tutaj, zważywszy na północnoamerykański kontekst głównych konsumentów obrazu Wiśniaka, figura, czy taka metafora zaginionego świata, Vanished World, zaczyna dziwnie przypominać kulturowy mit Vanishing Race, ginącej rasy Indian, który dostrzegliśmy nawet u samego Lemkina. I w Stanach Zjednoczonych mit ginącej rasy Indian zakorzeniony był w ideologii wyższości kulturowej i tak zwanej Manifest Destiny, chyba oczywistego przeznaczenia, które osiągnęły szczyt popularności w pierwszej połowie XIX wieku. I mnóstwo było różnych kulturowych wytworów, takich jak powieści James Fenimore Cooper, Ostatni Mohikanin, rzeźba Jamesa Earla Frasera, End of the Trail, Koniec Szlaku, liczne obrazy, fotografie George'a Caitlina, później fotografie Edwarda Curtisa, po prostu tysiące pamiątek po ginącej rasie. Także stereotyp ginącej rasy oddaje etnograficzną, eurocentryczną koncepcję egzotycznej niższej rasy i podrzędnej kultury. I pozwolę sobie zacytować niemieckiego filozofa Hegla, który w swych filozoficznych pismach nadał ważkości temu kolonialnemu, rasistowskiemu Zeitgeist, a cytat jest ze wstępu do filozofii ducha.
Jeśli chodzi o oryginalną ludność Ameryki, musimy stwierdzić, że jest to ginąca słaba rasa. To prawda, że w okresie odkrywania Ameryki w niektórych jej częściach napotkaliśmy dość rozwiniętą kulturę. Nie mogła się jednak porównywać z kulturą europejską i wyginęła ona wraz z jej oryginalnymi mieszkańcami. Europejczycy zapoczątkują tam nową kulturę na ziemi, którą zawładnęli. Także ta heglowska kwintesencja kolonialnej mentalności świetnie oddaje, często cytowaną przez badaczy rdzennych lemkinowską definicję ludobójstwa w Axis, jako, i tu cytuję z Lemkina, zniszczenie narodowego wzorca kulturowego prześladowanej grupy i zastąpienie go kulturowym wzorcem najeźdźcy. I w Ameryce Północnej tej ludobójczej metodzie towarzyszyły nostalgiczne portrety członków rasy niższej, które skrywały ideologię rasowej wyższości pod płaszczykiem mitu osiągnięć cywilizacyjnych. I oczywiście mit ten świetnie służył głównemu celowi kolonializmu, czyli zawładnięciu ziemi należącej do ludności rdzennej. Także ten społeczny konstrukt ginącej rasy wyraża przekonanie o danej grupie jako artefaktu, który warto przechować, choć niewiele ma wspólnego z jej fizyczną i kulturową rzeczywistością, gdyż i tak wkrótce przestanie ona istnieć. Może zacytuję też mnóstwo jest różnych takich wypowiedzi, przemówień amerykańskich polityków, intelektualistów. Mam tutaj jedną sędziego Józefa Story, 828 rok, który mówi: i cóż bardziej melancholijnego niż ich historia, gdzie tylko pojawia się biały człowiek, po prostu znikają. Słychać jedynie szelest ich stóp, niczym uschnięte jesienne liście, po czym odchodzą na zawsze. A tego rodzaju wypowiedzi potwierdzają teorię, że demograficzna katastrofa ludów rdzennych była nieuniknionym zjawiskiem naturalnym i tego rodzaju przekonania utorowały drogę do aktów politycznych. Mogę później więcej na ten temat powiedzieć. Na przykład Indian Appropriations Act w 871 Stanach, w Kanadzie tak zwany Indian Act, w 76, które de facto wyeliminowały suwerenny status rdzennych narodów. I tu na koniec przytoczę interesujący przykład z cytowanej już Ruth Knuth, który moim zdaniem stanowi subtelny przykład, powiedziałabym, epistemicznej niedowzroczności. Knuth cytuje znane powiedzenie historyczki Barbary Tuchman, że książki to ludzkość druku, a books are humanity in print. I przypominam sobie, że te słowa są wygrawerowane na jednej ze ścian Biblioteki Kongresowej. Zauważyłam je, gdy tam pracowałam 4 lata temu. I nie zaprzeczam, że jest to bardzo ważna figura retoryczna, która potwierdza, że należy uznać destrukcję żydowskiego dziedzictwa kulturowego jako ludobójstwo kulturowe. Ale nieopatrznie ta uniwersalizująca synekdocha przyczynia się też do wykluczenia z kręgu ludzkości grup, których tożsamość kulturowa opiera się na przekazach ustnych i oszcze prześladowań tych grup było wymierzone przeciwko językom mówionym, a nie przeciwko książkom. I te praktyki zresztą do dziś są stosowane, tyle że na łagodne sposoby. Także wnioski końcowe, mam wrażenie, że już przemawiam 2 godziny, które zatytułowałam Powracająca zaginiona rasa, powracający zaginiony świat. Czyli obiekcje wobec pojęcia ludobójstwa kulturowego wyrażone w ostatnich latach przez kanadyjskich badaczy rdzennych, mimo że początkowo lansowali to pojęcie, wynika z faktu, że rząd kanadyjski niejako przejął ten termin w celu osłabienia roszczeń ludności rdzennej do pełnej suwerenności i żądań zwrócenia części zagrabionych ziem. I poza tym, ponieważ przemoc kolonialna nie podlega oficjalnie pod konwencję o ludobójstwie, określenie kolonializmu jako ludobójstwo kulturowe sprawia wrażenie, że jest to mniej istotna forma ludobójstwa. A zagłada tożsamości kulturowej ogarnęła bez wyjątku wszystkich wschodnioeuropejskich Żydów,
którzy przed wojną byli zakorzenieni w miejscach, gdzie mieszkali, gdzie pochowani byli ich przodkowie. Wiadomo, że w przeciwieństwie do przemocy kolonialnej zagłada Żydów została uznana przez ONZ jako przykładowe ludobójstwo, ale z drugiej strony, między innymi wskutek wykluczenia elementów kulturowych z oficjalnej definicji ludobójstwa, utrata żydowskiego dziedzictwa kulturowego odbierana jest jako mniej istotna w porównaniu z fizyczną zagładą. I w rezultacie pamięć o wschodnioeuropejskiej kulturze żydowskiej, przynajmniej w kontekstach północnoamerykańskich, została odarta z elementów historycznych, a pełen wymiar katastrofy chyba nadal jest niedostrzegany. Czyli przedstawienie danej kultury jako wartej zachowania jedynie jako egzotyczny, zatopiony w bursztynie okaz przeszłości nie pozwala na rozpoznanie pełni wartości osiągnięć kulturowej każdej jednej grupy etnicznej czy kulturowej, jej tego, jak przyczynia się do kulturowego bogactwa całej ludzkości. A właśnie dlatego Lemkin nalegał na włączenie ludobójstwa kulturowego do oficjalnej definicji ludobójstwa. Badacze rdzenni krytykują esencjalistyczne pojęcie kultury, wyzute z tej historycznej, ontologicznej i politycznej doniosłości. Wielu badaczy rdzennych, według badaczy rdzennych, kulturowa tożsamość grupy nie jest sumą praktyk kulturowych, lecz przede wszystkim ontologicznym wyrazem jej niezaprzeczonego i równorzędnego prawa do istnienia na ziemi i przynależności do gatunku ludzkiego. Nie można jej oddzielić od praw politycznych, czyli od prawa do samostanowienia. Nie można jej oddzielić od sprawczości epistemicznej, czyli prawa do stwarzania własnych narracji historycznych, stanowienia o tym, jak upamiętnia się jej historię. Więc atak na kulturowe dziedzictwo grupy jest zaprzeczeniem wszystkich innych podstawowych praw. Także moja propozycja to włączenie pojęcia ludobójstwa kulturowego do leksykonu studiów nad zagładą i zastanowienie się nad tym zjawiskiem na przecięciu rdzennych i eurocentrycznych paradygmatów epistemicznych. I to nie znaczy, że nalegam na jakieś bezpośrednie analogie pomiędzy zagładą Żydów i ludobójstwem kolonialnym, gdyż to są odmienne historie, należy je od siebie odróżnić. Ale chciałam zwrócić uwagę na ten podobny wydźwięk ideologiczny, na przykład pomiędzy metaforą ginącej rasy ludów rdzennych i zaginionego świata, tymi wyobrażeniami o całopaleniu kulturowego dziedzictwa Żydów Europy Wschodniej. Upamiętnianie zagłady nadal jest w Ameryce Północnej bardzo popularne, ale tego rodzaju wyobrażenia też spowodowały, że wschodnioeuropejskie dziedzictwo kulturowe Żydów zostało jakby wcisnięte w ramki fotografii Wiśniaka. Porównawcze badania nad ludobójstwem kulturowym wykazują, że nawet w badaniach nad ludobójstwem, w tym również nad Holokaustem, kryje się tendencja do wartościowania kultur. I twierdzę, że metykańskim jest metaforą kolonialną, zabarwioną poczuciem kulturowej wyższości. I w znacznym stopniu wskutek żądań ze strony ludności rdzennej, żądań, by uznać, że ich suwerenność kulturowa jest nieoddzielna od suwerenności politycznej i roszczeń terytorialnych, pojęcie ludobójstwa kulturowego zostało rozszerzone poza ramy nadane mu przez Lemkina, które, jak stwierdziłam, były również nacechowane mentalnością kolonialną. I przetłumaczenie tego pojęcia na nieeuropejskie systemy wiedzy, wydaje mi się, pozwalają, żeby formy przemocy, których wcześniej nie można było wypowiedzieć, stały się w pewnym stopniu zrozumiałe. I krytyki ze strony myślicieli rdzennych odsłoniły kulturowe uprzedzenia zawarte w oficjalnej formule pojęcia ludobójstwa. Odseparowanie fizycznych i kulturowych elementów ludobójstwa, jakie zakłada ta definicja, utwierdziło apolityczne pojmowanie kultury,
uniemożliwiając rozpoznanie, że niszczenie kultury jest jednoznaczne z politycznie nacechowaną przemocą, ontologiczną, czyli przemocą, która odbiera członkom danej grupy prawo do istnienia. Także próbowałam dowieść, że wzięcie pod uwagę przemyśleń badaczy rdzennych, które odmieniły znaczenie utraty kultury w wyniku ludobójstwa, być może pomoże nam lepiej zrozumieć, czym była utrata żydowskiego dziedzictwa kulturowego. I wniosek, że imperialistyczne, kolonialne sposoby myślenia o tym, czym jest kultura, zawarte w powojennym sformułowaniu pojęciu ludobójstwa, miały wpływ zarówno na dyskurs prawny, jak i na sposoby upamiętniania. Ten wniosek, wydaje mi się, powinien zaniepokoić zachodnich badaczy zagłady, gdyż wynika z niego, że zachodnia pamięć o zagładzie, przynajmniej częściowo kształtowana była przez ten sam paradygmat wiedzy, który wcześniej służył uzasadnianiu przemocy przeciwko kulturom rdzennym. Także przewrót kolonialny w badaniach nad zagładą pokazał, że przemoc kolonialna zawiera w sobie również pragnienie udokumentowania rasy przeznaczonej na wymarcie, a przewrót dekolonialny wymaga, żebyśmy również dostrzegli te ukryte mechanizmy imperializmu epistemicznego, który kryje się nie tylko w praktykach upamiętniania, lecz również w samych podwalinach studiów nad zagładą. I może rozpoznanie ludobójstwa kulturalnego jako centralnego zjawiska zagłady Żydów, a nie szkody ubocznej, pozwoli nam umiejscowić zagładę w historii europejskiej epoki nowoczesnej, historii, którą ukształtował podbój kolonialny. I to chyba było widać nawet na tej nowej, poszerzonej wystawie fotografii Wiśniaka, że zmienia się ta perspektywa. Gdy tak wąsko pojmujemy zagładę Żydów, głównie w kategoriach masowych mordów, to wielowymiarowość, pełnia, witalność przedwojennego życia Żydów nie może zaistnieć w północnoamerykańskiej pamięci. Mam taką, nie wiem, to jest utopijna myśl, że tak jak w przypadku odradzających się w nowej postaci kultur ludów rdzennych, wprowadzenie pojęcia ludobójstwa kulturowego może pozwoliłoby nam również wyobrazić sobie coś w rodzaju ponownego zaistnienia kultury żydowskiej w Europie Wschodniej, który choć w pewnym stopniu zrealizowałby jej niespełniony potencjał. To jest taki projekt dekolonialnej wyobraźni, który wzbogaciłby stwierdzenie Lemkina, że cytuję, to poprzez kulturę życie grupy istnieje nadal, nawet jeśli jej poszczególni członkowie fizycznie wyginęli. Dziękuję. Udało mi się skończyć. Tak, udało ci się skończyć. Bardzo serdecznie dziękuję. No za takie mocne wystąpienie, przesuwające bardzo znacząco te różne parametry badań, w których my się poruszamy tutaj. I bardzo potrzebny jest nam taki głos, taki apel o komparatystyczną perspektywę badań nad ludobójstwem. To jest raz, ale również na jakby myślenie z głębi pewnych kategorii pojęciowych, które ty poddała teraz, no te konstrukcje. Ja myślę o Lemkinie, prawda, i o jego koncepcji ludobójstwa i pokazałaś korzenie tego, pokazałaś jakby jego własne ograniczenia, jego własną perspektywę taką kolonialną, prawda, w gruncie rzeczy. I to rozbicie jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Mnóstwo, wydaje mi się, jest tutaj wątków do podjęcia. Zapraszam i zanim Państwu oddam głos i zaproszę do dyskusji, muszę jednak powiedzieć, że no przerażające wrażenie wywarł na mnie ten cytat tego myśliciela chyba no właśnie XIX-wiecznego, prawda, amerykańskiego, który mówi o tym,
o tych opadających liściach, o tych, prawda, tych kulturach, które tutaj biały człowiek po przybyciu do tego wspaniałego, na ten wspaniały kontynent zastał, ale one były takie słabe, jak te liście, które opadły z drzew i po prostu ta stopa białego człowieka zmiażdżyła, podeptała te liście. Ale tak się musiało stać, bo każdej jesieni liście opadają z drzew. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Dodam, że był to sędzia Sądu Najwyższego w pierwszej połowie XIX wieku, a co za tym pociągnęło, były różne prawne precedensy, jeden za drugim ograniczały polityczne prawa ludności rdzennej. Także może szybko, ja tam nawiązałam do tego Appropriations Act. Po prostu pomiędzy tą wypowiedzią o szeleszczących liściach a Appropriations Act widzę prostą linię, tak? Tak. Ponieważ ludność rdzenna w Stanach Zjednoczonych, nie w Kanadzie o dziwo, od początku, no to może nie chcę tego też tak przedstawiać, bo to są różne niuanse, ale była uznawana jako suweren, byli uznawani jako suwerenne narody na tak zwanej nation-to-nation stopie. A po tych i cały czas pertraktowali, były różne traktaty i na podstawie tych traktatów, treaties, osiągano różne porozumienia, które oczywiście przeważnie Stany ignorowały, czy tam jakoś to przekształcali na własną modłę, ale były te pertraktacje, ciągle pertraktacje. A po wprowadzaniu tego Appropriations Act już nie było żadnych traktatów, były one niemożliwe, czyli plemiona rdzenne, zresztą w Kanadzie było tak samo, zostały się tak zwanym Ward of the State, czyli nie mogli żadnych samodzielnych decyzji podejmować. Także, że te metafory, zdaje się, że zresztą ty masz lepsze wyczucie literackie, prawda? Metafora to nie jest tylko metafora, to jest taka naprawdę śmiertelna metafora szeleszczących liści. Ma wymiar prawny, ma wymiar polityczny, ma wymiar ontologiczny. Jak najbardziej. Moi drodzy, bardzo, bardzo proszę, zapraszam do rozmowy. Proszę bardzo. A czy mogę tylko pokazać jeden obrazek? Oczywiście. Ale musiałabym prosić, żebym mogła zrobić share. Bartku. Mam nadzieję, że mi się uda. Okej. Okay. To nie jest akurat takie istotne. To chciałam pokazać, jak to wygląda w Muzeum Holokaustu. Romka, ty też tam chyba byłaś, prawda? W tym Holocaust Museum. Nie ma zdjęcia. Nie mam zdjęcia z tej galerii Wiśniaka, ale wygląda to tak. To jest ta galeria o gettach i potem przechodzimy jak gdyby tym korytarzykiem i potem jest taki wąski pokoik, w którym są, nie wiem, chyba z 9 fotografii Wiśniaka. Taki wąski korytarzyk. Czyli z gett przechodzimy przez Wiśniaka. To jest bardzo znana fotografia tej małej Sary, tak? I ta fotografia zresztą była na puszkach do zbierania pieniędzy przez joint i tak dalej. Także w celach charytatywnych. I przechodzimy potem do tej znanej, zepsułam efekt, przechodzimy do tej znanej Tower of Faces. To są wszystko fotografie z Ej Szyszek. Czyli te fotografie rzeczywiście stają się takim symbolem absolutnej zagłady. Z Ej Szyszek mało kto się ocalił, jak wiemy. Mhm. I druga, którą chciałam pokazać, to takie zestawienie, to jest George Catlin, Edward Curtis. Sporo można by powiedzieć na temat tych twórców. Te obrazy Indian Catlina, jak będziecie w Waszyngtonie, znajdują się w Portrait Gallery, setki fotografii Curtisa. Tysiące zebrane w dziewięciu tomach, przepiękne. Ja to tak zestawiam właśnie z Romanem Wiśniakiem, tak? Żeby po prostu pokazać taki, no uderza mnie podobieństwo tych metafor tego zaginionego świata. A ostatni to jest zdjęcie Romki z cmentarza w Baranowie Sandomierskim, gdzie razem byłyśmy zresztą. I tutaj też byłam, gdy to zdjęcie było robione, to jest Turtle Grove, osada Mi'kmaq
w Czebaktak mniej więcej w tym samym czasie. Taka właśnie uderzająca pustka. To tylko takie wizualne. Nie, bardzo dobrze. Odniesienie. Ja tylko może jeszcze dodam, że to słynne zdjęcie dziewczynki Sary można spotkać w jakichś popularnych wydawnictwach dotyczących Holokaustu, getta, jako zdjęcie z getta. Jako zdjęcie z getta warszawskiego. Czyli w ogóle sytuacja stężonego absurdu już. Tak. A na dodatek Maja Benton, która poświęciła, nie wiem, 2 dekady taką prowadząc detektywistyczną pracę i dlatego ta wystawa powstała, prawda? Ona te wszystkie zdjęcia pozbierała włącznie z córką Wiśniaka, o Boże, zapomniałam jak się nazywała, korespondowałam z nią. W każdym bądź razie pozbierały gdzieś ponad 10 tysięcy tych fotografii, żeby pokazać, że te 350 zdjęć to była tylko mała garstka, którą zresztą Wiśniak sam wykreował na taką elegię zaginionego narodu. Ale Maja Benton na przykład a propos Sary odkryła jeszcze jedno zdjęcie Wiśniaka, w którym również była Sara, a jeden z podpisów tej Sary było, że Sara siedzi cały dzień pod pierzyną, bo nie ma butów. A ona odkryła zdjęcie Sary w butach. Także może to drobiazg, ale po prostu pokazuje kreowanie tego mitu, prawda? Tak, ale to się z nią uniknie. Moi drodzy, proszę bardzo, zabierajcie głos. Ja już skończyłam. Nie, chcę odpowiadać i rozmawiać, ale teraz czekamy na głosy. Bardzo proszę. Ja chętnie zapytam, bo rozmawiałam z Dorotką przed, na początku w ogóle pomysłu seminaryjnego i mówiłyśmy o twoich zainteresowaniach i o tym, o czym ewentualnie będziesz mówić. No i teraz właśnie pomyślałam, że jakoś mi zabrakło, jakby wyszłyśmy od rdzennych, którymi ty się zajmujesz tam u siebie w Kanadzie, poprzez zagładę i Holokaust Żydów Wschodnich, ale jakby brakowało mi tego powrotu do rdzennych, bo rozumiałam, że oni w jakiś sposób utożsamiają się z zagładą Żydów wschodnioeuropejskich albo w ogóle Żydów i że to ma jakieś takie istotne, jakby to powiedzieć, to jest to istotne ze względów i na sposób wykorzystywania pewnej symboliki, metafor. No i tak chciałabym, żebyś do tego troszkę nawiązała. Znaczy nie. Głównie dlatego nie powróciłam do tego, już abstrahując, że za długie to było, ale to co przedstawiłam dzisiaj i to teraz kończę to pisać po angielsku, to się gdzieś tam ma, chyba ukaże w European Holocaust Studies, zdaje się, ma się ukazać. To jest jakby taki drugi rozdział tego, co opublikowałam wcześniej i co jest między innymi w tej książce, którą pokazywałeś, Jacek. I to chyba nawet załączyłam jako... Tak, to, co poruszyłaś w tej chwili, ja już o tym pisałam, że tak powiem. Opisałam to, wydaje mi się, tak jak potrafiłam. Oczywiście teraz minęło już kilka lat, 4-5 lat, kiedy to opisywałam. Tak, także już mam trochę inne spojrzenie, prawda? Ale wyszłam od tego, że moje pytanie pierwsze... Nie wróciłam, tak. To wracam w ten sposób, że odnoszę, że tak powiem, wszystkich z powrotem do tego, co napisałam wcześniej, czyli tego, że dla badaczy rdzennych badania nad zagładą są bardzo ważne. I ja po prostu byłam zaszokowana, jak często odniesienia do Holokaustu pojawiają się w różnych poezji, w pracach, praktycznie za każdym razem, tak jak ten Roland Christian, którego cytuję, z którym się zresztą bardzo zaprzyjaźniłam. Zaczęło się od tego, że natrafiłam na porównanie właśnie, nie wiem, chyba Amhersta czy Cornwallisa z Hitlerem i dosłownie wsiadłam w samochód, pojechałam do niego do Nowego Brunswicku, to jest 3,5 godziny drogi stąd i naprawdę wspaniały człowiek. Weszłam, biblioteka holokaustowa, że chciałabym taką mieć. Przeczytał wszystko. Dyskutowaliśmy o Baumanie, o Hannie Arendt.
o Hilbergu, po prostu był tak zorientowany i tak samo inni. Danny Poe, który się zajmuje historią Mi'kmaq, zaczęli od naprawdę... Danny Poe poznałam tak, że poszłam na spotkanie z nim, on wszedł, jeszcze taki ubrany w takie, nie wiem, insygnia Mi'kmaq i zacytował pastora Niemöllera. Te znane słowa, prawda? Także i tak zaczęło się po prostu to moje myślenie porównawcze. No tak. I zajęło mi sporo lat, szczerze mówiąc, żeby w ogóle dojść do wniosku, że to nie tylko polega na tym, że my, wspaniałomyślni badacze zakłady, użyczymy tych swoich narzędzi, tak. Bo my już tyle wiemy, prawda? My już naprawdę wszystko o zagładzie wiemy. A okazuje się, że jeżeli się na to popatrzy przez inny pryzmat, to może części nie wiemy i że to także jak gdyby odwróciłam swój warsztat badawczy. Nazywam to też tak ćwiczenie epistemic humility, prawda? Bo nagle zrozumiałam, jak niewiele wiem i niewiele rozumiem. I teraz bardziej mnie interesuje, czego jako badacz zagłady mogę się nauczyć. Od tych właśnie takich dekolonialnych dyskursów. No to jest fascynujące. Ja mam taką, jako prowadzący, mam taką propozycję, może żeby zdynamizować naszą rozmowę, a jednocześnie dać już w tej chwili pole tu do wypowiedzi słuchaczom. Może zbierzemy dwie, trzy wypowiedzi i ty odpowiesz tak jakby... Łącznie, prawda? To wydaje mi się, że to jest dobra formuła. Ona tak dynamizuje rozmowę, dobra? Oczywiście. Nie... A czy mogę tylko więcej wody nalać sobie? Ja bym ci nalał, zaraz chwileczkę, podaj szklankę. Ja mam tutaj. To proszę, zbieramy pytania, zajmie mi to pół minuty. Poczekamy, ale słuchajcie, wyobrażacie sobie taką sytuację, ja sobie to wyobraziłem w tej chwili, że ja wyciągam tą moją butelkę i nalewam wodę do szklanki, którą trzyma Dorota. No, I stał się cud. Atlantyk cały w ogóle nie istnieje, wszystko się skupia. Dobra, to... Kochani, to bardzo, bardzo proszę, zbierzemy dwie, trzy wypowiedzi i oddamy Dorocie głos i następną rundę. To ja może bym, jeśli mogę, chciała zadać pytanie. Ja bym chciała zapytać Panią o powieść, która ukazała się w polskim tłumaczeniu w 2000 roku, a w 1997 wyszła chyba w Kanadzie. To jest książka Anne Michaels, ja ją tutaj pokażę może, bo mam tą wersję angielską. Fugitive Pieces, czyli Płomyki Pamięci. Tak. Anne Michaels. Mm-hmm. Ona właśnie w Polsce, teraz już rozumiem dlaczego, bo pani wykładzie dużo lepiej, nie miała właściwie żadnej recepcji, nie jest specjalnie opisywana, a chyba jest właśnie taką powieścią, można by powiedzieć, w punkt tego, o czym pani dzisiaj mówiła, bo w niej się spotyka zagłada Żydów z zagładą Indian kanadyjskich, tak, jeśli dobrze to nazywam. Jest przede wszystkim pokazana taka wędrówka od biskupina, który ma tam metaforyczny wymiar chłopca, żydowskiego chłopca, który właśnie w takich błotach biskupińskich traci swoich rodziców i on ich unosi jako duchy przez Grecję i taką dziwną wyspę Zakynthos, która jest właśnie tym, o czym pani dzisiaj mówiła, czyli takim odizolowanym światem, taką jakby zaginioną Atlantydą. On tam spotyka archeologa, chyba i geologa w jednym. No i ta zasadnicza część już dzieje się w Kanadzie, chyba, jeśli tego nie mylę, w Toronto. Tam jest też właśnie muzeum, które odwiedzają bohaterowie i w tym muzeum są właśnie rzeczy
rzeczy tych rdzennych, z którymi też między innymi właśnie ten już wtedy dorosły, a wcześniej żydowski chłopiec się konfrontuje. To się tam wszystko spotyka i jak czytałam tę powieść kilka lat temu po polsku, to nie bardzo miałam narzędzia do tego, żeby wiele wątków w niej zrozumieć. Wydawało mi się między innymi, że właśnie ważna tam jest ontologia relacyjna, bo tam się spotykają też oprócz tych duchów wędrujących skały, kamienie, ale że ważny tam jest też po prostu nowy animizm, który właśnie w tych polskich badaniach zagłady, szczególnie literaturoznawczych, jeszcze jakoś mocniej nie wybrzmiewa. No i jakby po tym przy długim wstępie, wiem, że oczywiście ona miała bardzo dużo recenzji, artykułów anglojęzycznych. Chciałabym panią zapytać, jakie jest miejsce tej powieści w badaniach kanadyjskich czy szerzej anglojęzycznych, gdy patrzeć na takie możliwości konfrontowania ludobójstw, bo mi się wydaje, że ona ma niesamowity potencjał, no ale ja znam tylko taki przykład literacki na to właśnie. Ale to świetnie, dziękuję za przypomnienie, szczerze mówiąc, wypadło mi to z pamięci. To czytałam chyba co najmniej 10 lat temu, jak niedawniej temu. Wiem, że podobała mi się bardzo ta książka i to jest świetne, bo tak jak mówiłam, że te 10 lat temu, 12, kiedy zaczęłam się tą problematyką zajmować, to nagle odsłoniło mi się takie połacie niewiedzy, taka Antarktyda niewiedzy. Także teraz, zaraz, nawet mam tę książkę na półce, tak przeczytam sobie jeszcze ją ponownie i po prostu wiem, że będę ją czytała inaczej. Ale już pewnie wtedy, kiedy ją czytałam, te tam, nie wiem, 12 lat temu, ponieważ jestem tutaj, to jakoś to wybrzmiewa mi, pewnie wybrzmiewało mi to jakoś bardziej może znajomo niż pani. Tak, i zresztą film był też na podstawie tej książki zrobiony, w której chyba nie bardzo te wątki rdzenne w filmie się ukazują. Także nie potrafię odpowiedzieć, jaką pozycję ma ta książka, ale oczywiście, wspaniale, także na pewno do niej powrócę. I zwłaszcza jeśli chodzi o tą, nazywa to pani ontologią relacyjną, która jak gdyby, by to powiedzieć, w ciągu ostatnich 2 lat, już to się zaczęło w 2015 po tej Komisji Prawdy i Pojednania, a teraz w 2019 ukazał się tak zwany akt o językach rdzennych, pojawiły się szkoły, które są takie szkoły, powiedzmy, języka Mohawk i tak dalej, czyli to się zupełnie zmienia, prawda? Czyli jak gdyby takim przeciwstawieniem tych prób asymilacyjnych teraz są takie próby, jakby to powiedzieć, naprawiania krzywd poprzez dawanie pełnej kulturowej suwerenności tym plemionom. Także, że to po prostu się rozwija i osoby takie jak ja i moi studenci, którzy nie chcą już czytać, a nie wiem, nawet Michaela Rothberga nie chcą już czytać, bo oni chcą czytać Robin Wall Kimmerer, którą bardzo polecam, Braiding Sweetgrass, która jest biolożką, a tak przepięknie, poetycko pisze o roślinach i o poziomkach, bo po prostu przepięknie i pokazuje, nazywa to Grammar of Animacy, jak po prostu w języku zawierają się ta właśnie ontologia relacyjna. I moi studenci po prostu, jakby to powiedzieć, to też jest taka trochę neokolonialna, nie wiem, zapotrzebowanie na inność. My to chcemy teraz tylko tego chcemy się uczyć. Także to też, no, może trochę cynicznie do tego podchodzę, ale rzeczywiście jest takie zapotrzebowanie, pragnienie jakoś wypełnienia tej takiej epistemicznej dziury, którą kolonializm nam topioczył, wywiercił w głowach i sercach. Także w Kanadzie to naprawdę zmienia się dosyć szybko w tej chwili. Nie wiem, czy na lepsze, ale zdecydowanie się zmienia. Ja chciałabym jeszcze tylko dopowiedzieć, jeśli mogę, że chyba właśnie ta powieść daje taką, tak mi się wydaje, naiwnie szansę, żeby zupełnie inaczej spojrzeć też na
pewien paradygmat już chyba zachodnioeuropejski żałoby związanej z zagładą. Tam są sceny mało kulturowo dla mnie zrozumiałe, podczas których właśnie ten Grek, archeolog, geolog nad wodą dokonuje jakichś takich właśnie swoich własnych rytuałów związanych z duchami żydowskimi, przygotowuje im jedzenie, coś tam sypie, przynosi ciastka. Właśnie to jakby umożliwia ten nowy animizm, tak bym to nazwała, przejście z tą żałobą w trochę inny wymiar, taką dla nas może nie tyle naiwną, ale jakby to powiedzieć, no afirmującą, pozytywną zgodę na to, że Żydzi w postaci duchów cały czas mogą być obecni. To też gdzieś tam w kontekstach przywodzi wiersz Miłosza z świata poema Naiwne, że sypano proso i magii pozwala właśnie na ten wiersz też zupełnie inaczej spojrzeć. No w każdym razie takie miałam wrażenie, że zestawienie tego nurtu żałobniczego z tymi rytuałami indyganicznymi pozwala też jakby wyprowadzić z kolei nasze rozumienie żałoby po zagładzie. I to jest świetna obserwacja, jeszcze tylko może tak szybciutko odpowiem. Bo kiedy pojawiło się w ogóle pojęcie traumy międzypokoleniowej w odniesieniu, samo pojęcie zostało jak gdyby znowu zapożyczone z zagłady, ale zostało one odniesione do osób, które przeżyły szkoły indiańskie i na podstawie właśnie, oczywiście no, wiecie Państwo, o czym mówię, że ta trauma oczywiście z pokolenia na pokolenie się przenosi, a ponieważ sytuacja polityczna również taka jest, jaka jest, no, siedmiokrotna proporcja samobójstw na przykład wśród młodzieży rdzennej w Kanadzie do dzisiaj i tak dalej, czyli cały czas to po prostu echem się odbija i tak dalej. Co chcę powiedzieć, że jak gdyby ten paradygmat żałoby takiej zachodniej cały czas był jak gdyby narzucany, nawet jeżeli uznano, że stała się krzywda, to nadal traktowano to, co się jak gdyby próby naprawienia tej krzywdy nadal były za pomocą narzędzi epistemicznych, eurocentrycznych. Także dopiero teraz to się zmienia. Dopiero powiedzmy po 2012 był ruch taki polityczny I Don't Know More i potem Komisja Prawdy i Pojednania i tak dalej, kiedy te narzędzia właśnie rdzenne zaczynają jakby to powiedzieć, dochodzić do głosu, zaczynają się robić ważne. I na przykład pojawiły się już jakieś teorie żałoby, teorie traumy, które po prostu już pochodzą z tych innych zupełnie obszarów kulturowych. I wtedy już powiedzmy, Holokaust przestaje być taki potrzebny, prawda? Także w wielu pracach, które teraz się pojawiają, już jest coraz mniej tych odniesień do zagłady i do Holokaustu, ponieważ zostały wytworzone inne narzędzia. Taka po prostu jest to dla mnie symbolem politycznej i kulturowej suwerenności, że jak gdyby odrzuca się te eurocentryczne odniesienia do zagłady. Ale dla mnie taki dialog jest zawsze interesujący i korzystny. Także ja jestem za tym, żeby taką, nie wiem jak to nazwać, taką, nie wiem, jakąś takie współmyślenie i taką solidarność tych paradygmatów epistemicznych cały czas prowadzić. Proszę bardzo, po prostu już będziemy spontanicznie rozmawiać. Nie tak, ma... Kasia się zgłosiła jako pierwsza, a druga Roma. O, tak, świetnie. Nie widzę tego akurat, ale okej. Okay. Zapraszam. Dobrze, ja chciałabym się odnieść, dziękując za ten szalenie interesujący wykład, chciałabym się odnieść najpierw do tego wątku komparatystycznego. Sama się kiedyś zajmowałam rzezią ruandyjską i tam tymi komparatystycznymi
ujęciami zagłady i też wiedzą osób z Ruandy, o której pisze Jean Hatzfeld między innymi w tej swojej, w tych swoich, w swoim pięcioksięgu ruandyjskim na temat zagłady i wykorzystywaniem tego paradygmatu świadomego. Ono jest bardzo podobne do tego, o czym pani mówiła. Także odczytanie wielu osób z Ruandy jeszcze trochę inne niż w przypadku rdzennych mieszkańców Kanady, bo tam lektury dzieliły się według tego, czy ktoś był sprawcą, czy ofiarą, czy świadkiem. Na przykład sprawcy czytali teksty sprawców, prawda? Czytali Mein Kampf, czytali teorie nazistowskie. Natomiast ofiary bardzo często posiłkowały się wiedzą na temat zagłady i porównywały do swojego losu z pamiętników, z literatury dokumentu osobistego ofiar. Więc to też jest szalenie ciekawe, że tam, gdzie agresorami nie byli kolonialiści, tylko gdzie ta agresja odbyła się w państwie postkolonialnym i pomiędzy tymi, którzy byli jednakowo ofiarami, a później stali się dla siebie nawzajem, no właśnie albo agresorami, albo ofiarami i odwrotnie też, prawda, bo wiadomo, że tam był ten rykoszet w Ruandzie. I jeszcze, że opisał to ktoś, kto uczestniczył, kto pochodził z państwa kolonizującego, prawda, czyli z Francji czy z Belgii, to też jest szalenie ciekawe i wydaje mi się, że też mogłoby być jakimś pendant, prawda, do tego, że tak się dzieje w wielu miejscach i że zagłada jest tym pierwszym paradygmatem. I ta wiedza o zagładzie jest pierwszym, a później się dopiero pojawiają te wypracowane autonomiczne formy, prawda? Być może to jest też na jakiś szerszy namysł. I to jest taka jedna sprawa, tylko właściwie nie pytanie, tylko takie skojarzenie, które mi przyszło do głowy. A druga rzecz to już by było pytanie i to jest pytanie o alibi. Mianowicie ja sobie pomyślałam, że kiedy myślimy o tej kwestii niszczenia fizycznego, które jest jednocześnie ludobójstwem kulturowym, o tych aktach palenia, które były aktami na przykład palenia książek w Jidysz, czy książek w nazistowskich Niemczech, czy synagog, które poprzedzało palenie ludzi, to pomyślałam sobie o tej kategorii, która tu nie padła, a która jakoś przyszła mi do głowy, kategorii Entartung. Entartung, czyli książka Maxa Nordaua najpierw, a później ta wystawa w III Rzeszy Entartete Kunst, czyli sztuki wynaturzonej, prawda? Sztuki, która jest poza kulturą, poza sztuką, nie jest sztuką. I to było alibi dla ludobójstwa. I chciałabym zapytać, czy istniało jakieś analogiczne alibi w ludobójstwie rdzennych mieszkańców Kanady? Jeśli tak, czy to było tylko alibi edukacyjne, bo to wiemy z filmów czy z książek, że było takie alibi edukacyjne, prawda, że trzeba dostosować do tej kultury pozornie wyższej, czyli kultury europejskiej. Czy pojawiało się wcześniej i pojawia się do dzisiaj jakieś inne alibi tych w oficjalnych wypowiedziach, w tym długim nieuznawaniu, że to było ludobójstwo i ludobójstwo kulturowe i ludobójstwo jednocześnie, sensu stricto. Bardzo mnie ta kategoria alibi by interesowała. Czy było coś takiego, czy na przykład taka kategoria wynaturzonej kultury, czy wynaturzonej sztuki tych mieszkańców rdzennych też się w tych argumentach alibi pojawiała? Może dorzucimy od razu Romę i jej pytanie. To może będzie ci tak jakoś szerszy horyzont. Roma, prosimy. Ja bardzo chętnie się dołączę, bo mam właściwie pytanie chyba zahaczające, czy też zachodzące na. A poza tym o 20 zaczynam następny Zoom, więc bardzo chcę od razu się tutaj dołączyć do rozmowy, bo za chwilę nie będę mogła w niej uczestniczyć, a jest wspaniała i to jest niesłychanie inspirujące, co usłyszałam. I chcę powiedzieć tak, że złożyło mi się to z tym, co zabrzmiało na końcu naszej rozmowy o niemiejscach, gdzie
w poprzednim naszym spotkaniu u Jacka Leociaka Aleksandra Szczepan powiedziała taką bardzo mnie poruszającą rzecz, mianowicie, że jeżeli badacze ze środkowej Europy chcą się dostać na te salony światowych badań nad Holokaustem, to muszą zadeklarować swoje krytyczne nastawienie do tutejszego bystandera, do tego dzikiego obcego, który zachował się nie w ten sposób, który powinien. I odczytała to, ile pamiętam, w takim właśnie kolonialnym rysie, tak jakbyśmy istnieli wciąż w tym paradygmacie, o którym mówiłaś. Może nieco inaczej to zostało ujęte, ale przez młodą badaczkę. I pomyślałam o tym wtedy, o innych książkach, które niedawno wyszły, to znaczy Lee David, Past Can't Heal Us i Miszy Gabowicza, Replicated Atonement. W dwóch tych książkach i myślę, że jeszcze Max Bergholz od was z Kanady bardzo podobnie pisze, to są wszystko młodzi badacze, krytykując pewien rodzaj imperializmu pamięciowego, to znaczy jakiegoś rodzaju ramowań, które należy koniecznie wziąć pod uwagę i je powtórzyć, dopiero wtedy to upamiętnienie jest akceptowane w skali światowej, inaczej być nie może. No i tutaj jest pytanie o to, jak potraktować studia porównawcze w skali środkowoeuropejskiej. Ciekawy jestem, co o tym myślisz, bo oczywiście przez Stany Zjednoczone, przez Niemcy przetoczyły się ostatnio olbrzymie dyskusje na temat tego, czy studia porównawcze są dozwolone, do jakiego stopnia są dozwolone. AERA się musiała wypowiedzieć. Oczywiście to chodzi o tę dyskusję wokół wypowiedzi United States Holocaust Museum sprzed, nie wiem, dwóch czy trzech lat, czy tę dyskusję wokół Membeya w Niemczech ostatnio z Rothbergiem, więc oczywiście to sobie jakoś tam poustawiano, więc ciekawa jestem, jak to odbierasz, ale teraz co zrobić z naszym... Dirk Moses też. Prawda? Tak, i oczywiście Dirk Moses, Jürgen Zimmerer, całe środowisko Journal of Genocide Studies. Więc to wszystko działa pod warunkiem, że działa na Zachodzie w paradygmacie kolonialnym, ale teraz, jeżeli przenosimy to w Europę Środkową, to zaczynam trafiać na grząski grunt. No wyobraźcie sobie porównanie ludobójstwa Żydów w Europie Środkowej i akcji Wisła, prawda? Niby to robimy, ale robimy to strasznie ostrożnie, bo to nie to samo, bo tego się nie da tak samo ująć i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że my mamy tutaj trudniej, bo jakby nie mamy jeszcze wypracowanych zasad, co można, czego nie można. Bardzo się boimy wkroczyć w te rejony porównawcze, czując, że możemy naruszyć pewien status quo i naruszyć też pewne wymogi, które są wobec nas stosowane. Być może są trudniejsze, jak Ola Szczepan zauważyła, że te wymogi są jakby wyższe czy też inne niż wobec badaczy występujących z innej pozycji geograficznej. Nie wiem, jak to w ogóle wszyscy tutaj, jak tutaj siedzimy, odbieracie. I pomyślałam sobie, że to jest rzecz do absolutnego przegadania, ponieważ wchodzimy w ten moment porównawczy, jeżeli go przyjmujemy, biorąc pod uwagę te tendencje, które widzimy na Zachodzie, to będziemy musieli go tutaj dostosować do naszego pola i to nie będzie chyba wcale proste. Tak jak mówię, ciekawa jestem waszych tutaj wszystkich, jak siedzimy, opinii, jak to z tym zrobić. A malutki dopisek na temat Cultural Genocide. Są badania, z tym, że nie ma z tego książki, ale Caroline Stardicles miała duży projekt na temat Cultural Genocide i niszczenia cmentarzy. I z tego jest dobra strona internetowa, także tam jest, myślę, że porównywalny z książką materiał. I zastosowuje pojęcie, tak, ludobójstwa kulturowego. Tak, 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 tak. Tak jest tytuł w ogóle tego projektu. Świetnie. Dorota, bardzo proszę. Zacząć od końca. Romka, możesz jeszcze być przez chwilę? To wtedy zacznę od początku. Okej. Okay. Zacznę od Rwandy. Okej. Okay. Ale co ja chciałam powiedzieć? Może tylko powrócę do Rwandy szybciutko i właśnie po pierwsze oczywiście jak najbardziej, a ja się też zaczęłam, znaczy może to nawet nie należy zadać jako pytanie, ale byłoby niejako logiczne, że powiedzmy myśliciele rdzenni porównywaliby zagładę ludów rdzennych do zagłady Herero, ponieważ to też było ludobójstwo kolonialne i naprawdę mechanizmy były bardzo podobne w Southwest, południowo-zachodniej Afryce w 1904 roku. Tak? I to też dokonali, nie wiem szczerze mówiąc, ile państwo wiecie na temat Namibii,
to pierwsze ludnie, nie za bardzo. No, no to też jest właśnie istotne, że tak niewiele wiadomo na temat zagłady Herero i Nama. W 1904 roku pierwsze ludobójstwo XX wieku przez kajzerowskie Niemcy, 80% ludności wyrżnęli bez skrupułów. I w ogóle ta ideologia, na przykład terminy takie jak Vernichtung, pojawiły się podczas zagłady Herero. Pierwsze obozy takie śmierci dosłownie na Shark Island i w innych miejscach w dzisiejszej Namibii powstały właśnie tam, czyli ten cały taki arsenał technik ludobójczych Niemcy kajzerowskie wykształcili w Afryce. Także oni i nawet tak jak mówię, Konzentrationslager, to ten termin pojawił się w 1904 roku w Afryce. Czyli i chyba nie muszę nawet stawiać pytania, dlaczego tak niewiele o tym wiemy. No była to Afryka. Czyli jednym słowem, jakby to powiedzieć, pomimo że zagłada ludów Herero niejako bardziej można ją porównać z tym, co się stało z ludami rdzennymi w Ameryce, oczywiście, że badacze rdzenni będą porównywać do Holokaustu, ponieważ jest tak dobrze znane, o zagładzie Herero nikt nie wie. Chyba dopiero 2 lata temu Merkel i Niemcy uznali, że rzeczywiście było to zabójstwo. I Romka, ciebie to może zainteresować, ponieważ w tej chwili było kilka przykładów repatriacji czaszek, między innymi z Uniwersytetu Humboldta, z Uniwersytetu w Berlinie do Namibii. Także to się wszystko dopiero w tej chwili, że tak powiem, otwiera. Tak, tak niewiele wiemy na ten temat. Się chyba zaczęło tutaj... czarnej Wenus, jeśli mogę się tak wtrącić, czyli Enzo Traverso o tym sporo pisze. Tak, pamiętam, tak. Także no, wiele można by powiedzieć i tak to do Rwandy też można odnieść. I co chciałam, nie wiem, czy mi się to uda jakoś wypowiedzieć. Po prostu wydaje mi się, że naprawdę włącznie z Europą Wschodnią, chociaż nie mam dla ciebie odpowiedzi, Romka, bo musiałabym tam pojechać i posiedzieć trochę, żeby to ogarnąć. Ja to wszystko widzę w ramach takiej ogromnej matrycy tak zwanych genocidal relations. To jest jeden z takich pojęć, przypomnę sobie, kto je podjął, że to nie jest jedno ludobójstwo, jedno, drugie, trzecie, to jest matryca, która jest wielowiekowa, która po prostu obejmuje cały świat i to wszystko jest ze sobą powiązane. To jest powiązane terytorialnie, to jest powiązane historycznie i wydaje mi się, że w ten sposób należy do tego podchodzić. Rwanda też nie wybuchła nagle, prawda, pomiędzy, tak zresztą jak pani mówiła, pomiędzy Hutu i Tutsi, tylko to też było wynikiem takich konstruktów społecznych, to przecież Belgowie skonstruowali Tutu jako rasę wyższą i odsunęli a Hutu jako rasę niższą i potem, czyli oni jak gdyby skonstruowali te dwie społeczności etniczne, Hutu i Tutsi. Także to nie były jakieś takie tribal wars w Afryce, jak to nawet ONZ nazywał w którymś momencie, tylko to był wynik wielowiekowych relacji kolonialnych. Także wydaje mi się, że to naprawdę wszystko należy, ja wiem, że to trudno tak to wszystko ogarnąć. Ja nie twierdzę, że ja to jestem w stanie ogarnąć, ale to wszystko naprawdę jest ze sobą powiązane i chyba tak należy do tego podejść. Włącznie z Europą Wschodnią, jeszcze nie wiem jak, ale nie sądzę, żeby ta historia Europy Wschodniej jakoś właśnie była unikatowa. Też się mieści w tej matrycy. A zaraz, teraz drugie pytanie. A, o sztukę degenerate art po angielsku. Tak, to o to chodzi, degenerate art. A, jak najbardziej. Sama sobie zarzucam, że też tylko nadmieniłam szkoły dla Indian. Oczywiście, że jakieś takie wszelkie praktyki kulturowe były niszczone. I to w ten sposób, że były
A przypomina mi się taki, no nie incydent, bo to był też incydent ludobójczy Wounded Knee, kiedy plemię Oglala Lakota, dzieci dosłownie i matki praktycznie w większości zostały napadnięte i wyrżnięte w pień. Zaczęło się od tańca, od tak zwanego ghost dance, który się wydawał, po prostu został odczytany jako, nie wiem, zapowiedź, nie wiem, walki i tak dalej, a to po prostu była praktyka kulturowa. Czyli też pokazuje, jak nieodłączne są praktyki kulturowe od jakichś takich aspektów politycznych, tak? Ale wszelkie tego rodzaju właśnie jakieś praktyki kulturowe były absolutnie zabronione. Także te tańce odbywały się gdzieś tam w jakimś zaciszu, a kiedy się, że tak powiem, wydało, że się one odbywają, były zabraniane, niszczone na wszelkie sposoby. Tak samo na wybrzeżu zachodnim, tak zwany potlatch, czyli takie te uczty i tak dalej, to wszystko również było zabronione. Czyli one były wyrazem jakiegoś tego światopoglądu, bo potlacz to oznacza, że po prostu wszystko się daje i tak zupełnie inne rozumienie świata, innej relacyjności, tak? Także jeżeli się takich praktyk zabrania, to po prostu cała jakaś taka, no nie wiem, sposoby istnienia zupełnie zanikają. Także jak najbardziej. A jeszcze tylko a propos sztuki, przede wszystkim wyroby, te artefakty, tak jak na przykład u nas na Nowej Szkocji, te przepiękne koszyki. A potem z igieł jeżozwierza, no po prostu przepiękne, przepiękne rzeczy. Ale tego nigdy nie było w muzeach sztuki, tylko w muzeach natural history, etnograficznym. Tego się nie uważało za sztukę. Także dlatego nie było wystawy sztuki zdegenerowanej, bo tego nikt nie uznawał za sztukę. Także to też mi się wydaje takim elementem mentalności kolonialnej. Co się uważa za sztukę, a co nie. Tak? Jeśli mogę ad vocem, bo ta wystawa sztuki zdegenerowanej, Entarte, to jest po niemiecku no taka wyzbyta bycia sztuką, prawda? Tam jest taki ten end, ten przedrostek jest wyraźnie, on jest groźniejszy niż degeneracja, prawda? To ona się cieszyła takim powodzeniem w Berlinie hitlerowskim, jakim nie cieszyła się sztuka nazistowska i tam musiano wyganiać ludzi. Było ich za dużo, prawda? Więc być może stąd wzięła się ta praktyka, że to przeniesiono na takie, znaczy próbowano myśleć o tym jako o muzeach właśnie tego, co niemożliwe, prawda? Co wymarłe, bo jeśli pozwolono ludziom uczestniczyć w wystawach tak zwanej sztuki zdegenerowanej, to tam było więcej ludzi na tej wystawie niż na tej, która miała być prawowita, czyli właśnie nazistowska, prawda? Więc to też jest szalenie ciekawe, jak się wyklucza, w jaki sposób się wyklucza. Tak, wyklucza praktyki. Poprzez takie namiętne kolekcjonowanie. Tak. A na tak. przykład w Niemczech w XX wieku najpopularniejszą formą rozrywki to był Wild Buffalo Show. Czyli mieszkańcy rdzenni, którzy przyjeżdżali tu do Europy i tam jakichś Indian i kowbojów inscenizowali i tak dalej. To się cieszyło wielką popularnością. Także nie wydaje mi się, że, znaczy no po prostu nie, że się nie wydaje. Zdecydowanie te zjawiska się nie wykluczają, tylko jest to jak gdyby część tej kolonialnej mentalności. Tak? I dlatego tak porównuję to z wiśniakiem. I staram się to zrobić ostrożnie, ale wydaje mi się, że się nie mylę, że coś w tym jest. No. Pomożesz nam jeszcze trochę odpowiedzieć na te pytania Romy o tą wschodnioeuropejską, o ten obszar wschodnioeuropejski i te badania porównawcze nad ludobójstwem, bo to mi się wydaje fantastycznie ważne dla nas tu, właśnie w tym rejonie, w tej lokalności naszej, no bo badania równoległe, nie wiem, rzezi wołyńskiej, akcji Wisła, tych masowych egzekucji na wschodzie, które Einsatzgruppen dokonywały,
no jakby znalezienie jakiegoś klucza, prawda, interpretacyjnego, poznawczego, epistemicznego do tego. To jest, wydaje się, i tutaj Roma znakomicie to chwyta, to jest zadanie dla nas na najbliższy czas. No. Jak byś nam pomogła? Oj, to ja nie sądzę, żebym po prostu miała wystarczającą wiedzę, albo żebym była osobą, która może konkretnie na to pytanie odpowiedzieć. A jedynie, czym mogę się przysłużyć, to zaproponować właśnie po pierwsze narzędzia komparatywne, po drugie, tak jak powiedziałam uprzednio, żeby rozpatrywać to wszystko nie, że u nas w Europie Wschodniej to wygląda zupełnie inaczej, na pewno wygląda inaczej, dlatego ja też mówię, ja nie przeprowadzam analogii dosłownych pomiędzy ludnością dzienną a Żydami. Nie, to nie chodzi o jakieś wykazywanie, że to było takie same. Nie, tylko że mechanizmy były podobne, pomimo że to było zupełnie inne. Także że to chyba jest ważne, że można właśnie wypracować narzędzia badawcze, które zachowują odmienność. Tu o to chodzi, że zachowują odmienność każdego z tych wydarzeń, a jednocześnie pozwalają na powiedzmy rzeź wołyńską, jeśli to popatrzeć przez inny pryzmat, a nie tylko w obrębie jakiegoś wypracowanego paradygmatu, którym tam od dziesiątek lat ciągle się posługujemy i w związku z tym nie jesteśmy inaczej na niego spojrzeć. Inaczej możemy na niego spojrzeć tylko jeżeli rzeczywiście popatrzymy przez trochę inne okulary. Więc ja szukam takich innych okularów i dla mnie w tej chwili to są właśnie badacze rdzenni, ale są też inne okulary, prawda, których możemy poszukać. I ja to tak zawsze nazywam no genocide stands alone. I że po prostu, jeden przykład ludobójstwa zawsze naświetla przykład innego ludobójstwa w sposób, którego, że tak powiem, z zewnątrz tej własnej rzeczywistości kulturowej nie jesteśmy w stanie spojrzeć. To raz. A po drugie, że naprawdę wierzę w takie, co nazywam, Migma, myśliciel jeden, Albert Perlmutter nazywa to two-eyed seeing, nie wiem czy to, two-eyed seeing, czyli mówi tak, jednym okiem patrzę przez tego, czego się nauczyłem w szkole, a drugim okiem patrzę tak, jak mnie nauczyła babcia Migma, takie two-eyed seeing, czyli po prostu... Nie znaczy to, że wiecie o co mi chodzi, że to się jednak jakoś zbiega w jakąś taką, nie wiem jakby to nazwać, nie wiem jak, czy negocjacje, czy współmyślenie, kiedy nie poszukujemy jakiegoś konsensu, żeby się wyłonił jakiś zdecydowany nowy paradygmat, tylko kiedy to się cały czas może przeplatać, czyli samo myślenie jest relacyjne, cały czas jest relacyjne, a nie sprowadza się do jakiejś takiego, nie wiem, nowej podmiotowości, tak jak to myślimy w paradygmacie europejskim. I tutaj też mi się wydają cenne właśnie ta właśnie, jak to pani nazwała, ontologia relacyjna, tak? Która bierze pod uwagę, że i drzewa, i kamienie, i mój kot są osobami i należy jakoś myśleć o nich w ten sposób. I duchowie przodków. Nie jako metafora. I może to tak zabrzmi trochę śmiesznie, ale ja to naprawdę, bo się tyle naczytałam, staram się czytać jak najwięcej tych epistologii rdzennych i tak jak i moich studentów, bardzo mnie to interesuje. I naprawdę zaczęłam inaczej odczuwać świat. Jak sobie tak patrzę teraz na ten ocean, czy tak przechodzę się ścieżką, jakoś zupełnie inaczej to odczuwam. Inaczej jakoś stąpam po tej ziemi niż kiedyś. Kochani, bardzo proszę, bo mam jeszcze trochę czasu. Roma idzie, ale musi do obowiązków swoich się udać. Ja przepraszam, ale zwołałam zespół, który się dokładnie tym samym chce zajmować, ale więc muszę do niego dołączyć, już tam chwilkę pracują beze mnie, więc odsłucham, bo czuję, że będzie zaraz gorąca dyskusja na ten temat, który wywołałam, więc obiecuję, że jeżeli trzeba, to gdzieś będę też pisać, ale wszystko przesłucham i jestem bardzo ciekawa, co Państwo powiecie, także strasznie żałuję, że nie mogę reszty usłyszeć. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja też tak za bardzo długo nie mogę
przebywać, bo... Już pytania są. Pani Dorota Jarecka, Marta i Monika. Ale oczywiście na pytania odpowiem tak, jak potrafię, Dorota, najlepiej. Powiedz mi, kiedy jest ta twoja czasowa granica nie do przekroczenia? No powiedzmy 3:30. To moja 3:30, wasza jest 20:30. Dobra, tak? Okej, proszę bardzo, nie bez zbędnych, już, bez zbędnego gra. Proszę bardzo, ty masz, Bartek, ty masz jakąś listę pytań. Ja tutaj widzę, że pani, tylko musiałabym okulary. Pani Dorota Jarecka jako pierwsza chyba. Proszę bardzo. Pani Dorota i Dorota. Potem Marta i Monika. Tak, tak. Ja tego nie widzę. Dziękuję za... Posuń tak palcem po okienku, możecie się pojawić. No. Dobra, Dorota, proszę bardzo. Ja. To, ja mam posunąć się po okienku? Nie. Nie. Ty mów. Okej, dziękuję za udzielenie głosu i no, jestem pod wielkim wrażeniem i pani tekstu, no i tej właśnie przemowy, która tyle rzeczy poruszyła i też we mnie. To jest po prostu niezwykłe, niezwykle rozgałęzione. I kwestia, nie wiem, natury, to co pani mówiła o tym, że natura jest czymś innym po właśnie odwróceniu tej matrycy, bo to jest zupełne odwrócenie matrycy, nie tylko właśnie historii Ameryk, ale właśnie wszystkiego razem z patrzeniem na naturę i patrzeniem na historię. I a propos zrównania, to chciałam tak skomentować może, że właśnie z tego, co pani mówi, wynika, że jakby zrównanie zrównaniu nierówne, prawda? To znaczy, że jest bardzo dużo różnych zrównań i nie można powiedzieć, że wszystkie są nieuprawnione albo że wszystkie są uprawnione, tylko że ważne jest właśnie, kto zrównuje, kto przyrównuje, w jakim momencie. I przypomniało mi się takie zrównanie, którego dokonał Miłosz w rodzinnej Europie, to jest pod koniec. To jest takie bardzo znane zrównanie, gdzie on pisze o Bałtach jako właśnie o rdzennych mieszkańcach Ameryki i o zagładzie Prusów jako tych rdzennych mieszkańców Europy. I to jest takie właśnie zrównanie, które w świetle pani właśnie referatu nagle zaczyna znaczyć na nowo. To rzeczywiście było odkrywcze. Tam jest mowa oczywiście o Związku Radzieckim, ale też chyba o całej II wojnie, jako o takim wielkim projekcie kolonizacyjnym. I jemu się przypomina zagłada Prusów. I druga rzecz, nie wiem, czy pani jest znana ta książka, która też mi się tutaj zabłysła jako to takie zrównanie, porównanie właśnie, paralelizm, czyli no właśnie, co to jest to barbarzyństwo, co to jest dzikość i Europa właściwie też przecież była projektem kolonizacyjnym. Cała kultura europejska jest oparta na wybiciu w pień tych pierwotnych mieszkańców przez kolonizatorów chrześcijańskich, czyli mowa znów o Prusach, o wypieraniu tych plemion i tak dalej. I o tym jest książka Modzelewskiego przecież, Barbarzyńska Europa. I tam bez użycia tej kategorii, którą tutaj na podstawie Lemkina mamy, dzięki pani, no to właśnie jest mowa o tym, że ta wielka kolonizacja chrześcijańska, ona postępuje razem ze zniszczeniem kultury. Czyli i on to opisuje w taki sposób, jakby już, no właśnie to jest taki projekt dekolonizacji historii europejskiej, bo polega to na paleniu tych właśnie, na niszczeniu miejsc świętych. Czyli pierwsza rzecz, którą robi kolonizator, to niszczy miejsce kultu, czyli niszczy kulturę. No i to jest znakomicie opisane, więc chciałam spytać, czy pani o tym, jakby ma to w swoim
swojej perspektywie, czy to wchodzi w ten horyzont dekolonizacyjny? Jak najbardziej, jak najbardziej. I to jest coś, co kiedy mi się jak gdyby objawił ogrom tego zjawiska, to niejako mam momenty, że mnie to paraliżuje. Paraliżuje mnie w ten sposób, że nie jestem w stanie już w tej chwili wejść do żadnego muzeum, żadnego europejskiego i amerykańskiego i nie myśleć o tym, tak? Bo wchodzę do muzeum w Berlinie czy w Paryżu i natychmiast myślę, a skąd to zostało ukradzione? A kogo zabito, żeby ten kawałek ścianki tutaj postawić? A skąd ten sarkofag się wziął? W jaki sposób to do tego muzeum przybyło? Jak to, na czym polega to kolekcja? Po prostu przyjemność przebywania w muzeum. Przestaje się. Czy słychać mnie? Mi się skończyły. Tak, słychać. Tak, słychać. Tak. Odebrało mi się słuchawki. Odebrało mi to przyjemność takiego, nie wiem, po prostu zwiedzania muzeum, co kiedyś uwielbiałam. Bo po prostu te kolekcje są albo zagrabione, to raz, że i to nie chodzi tylko o to, że są zagrabione, tak? Ale też o to, że na przykład jak byłam w Paryżu tuż przed tą pandemią i widzę jakiś przepych, nie wiem, Wersal i tak dalej, cały ten przepych, cała ta wspaniała kultura europejska, te wszystko, co tak podziwiamy, to wszystko jest zbudowane na tym, że to zostało ukradzione z krajów nieeuropejskich. Także, że jak gdyby ta kultura, ja to w tej chwili tak widzę, no ja wiem, że to może brzmi przesadnie, ale tak to odczuwam, że ten cała ta cywilizacja, wszystkie te osiągnięcia, dobra kulturowe i tak dalej powstały na podwalinach kradzieży, nie wiem, jakiejś łupieżcej polityki wobec krajów nieeuropejskich i ludów niebiałych. To raz, ale co przeraża mnie jeszcze bardziej, może to tak brzmi trochę dramatycznie i też apokaliptycznie, ale tak to w tej chwili odczuwam i muszę się z tym uporać, bo to jest naprawdę jakiś dla mnie w tej chwili też kryzys. Moją dziedziną, którą studiowałam, jest filozofia. I tam zacytowałam Hegla, ale takich cytatów mogłabym przytoczyć setki. I po prostu jak teraz czytam, nie wiem, trzecią krytykę Immanuela Kanta i widzę, że pojęcie piękna u Immanuela Kanta dokładnie pokrywa się z tym, co Kant pisze również w takiej pracy o hierarchii ras. I niestety to wszystko przystaje. I widzę, jak filozofia europejska była jak gdyby tym, co nadawało, jak to się mówi, legitimacy, jakby to powiedzieć, proszę mi pomóc. Legitymizowało. Legitymizowało po prostu podbój kolonialny, tak? Także ta cała filozofia, którą się tak, nie wiem, fascynowałam przez tyle lat, wyrosła na tych, nie wiem, zgniłych podstawach. Także jak zaczniemy się tak, że tak powiem, w to zagłębiać i wydaje mi się, że musimy się w to zagłębić. Ja się muszę w to zagłębić, ale to jest trudne i paraliżujące i straszne, ale chyba od tego trzeba zacząć. Ja sobie pozwolę jeszcze dorzucić do tego, co Dorota mówiła, Dorota Jarecka, o tej kolonizacji Europy. No, ci kolonizatorzy byli chrystianizatorami. Wspomniałaś o tym oczywiście, ale ja chcę to bardzo mocno podkreślić. Ci kolonizatorzy, chrystianizatorzy skolonizowali Europę, wycinając w pień te rdzenne ludy, jeśli tak można powiedzieć, Amerykę Północną, Amerykę Południową, wszystko z krzyżem, wszystko z krzyżem. Dlaczego to jest ważne? Nie tylko dlatego, żeby pokazać jakby absurdalność tej religijnej czy tam teologicznej legitymizacji tego ludobójstwa, natomiast rozróżnić kolonizację chrześcijańską od podboju świata przez Aleksandra Macedońskiego dokonanego. No tam jest to zupełnie inny model, o ile się orientuję. Tam jest absorpcja tego, co się zastaje. I prawda, no, nie polega to na niszczeniu, tylko polega to na asymilowaniu
tych no właśnie obcych kultur, obcych ludów, obcych, nie wiem, zwyczajów i tak dalej, to imperium się federalizuje, no, a nie totalizuje w postaci jednej, jedynej ideologicznej legitymacji. Więc to jest to tak, no, to przykro, jak się o tym myśli i jak długo byliśmy ślepi na ten typ powstawania dziedzictwa kulturowego. Mówisz o muzeach, Doroto, no dokładnie, ja mam podobne wrażenia, może nie aż tak dramatycznie to odczuwam jak ty, bo jednak cieszę się, że jestem w British Museum i mogę zobaczyć ten Partenon, te fragmenty ocalałe, bo w Grecji jeszcze nigdy nie byłem, ale dokładnie wiem i rozumiem twoje emocje, bo po prostu to są te marmury Elgina, są kradzione i koniec. No. Proszę bardzo, kto tam jest następny? Dobrze, to może ja, to króciutko ja powiem. Nie, no w ogóle no strasznie mi się podobał twój wykład, ale po prostu już nie będę zabierać czasu. Ja chcę tylko jakby jedną kwestię, mi się to wydaje strasznie ciekawe, te dwie metafory. Zaginiony świat i ginąca rasa. W ogóle czy ty próbowałaś jakby trochę to sobie analizować na przykład w kontekście czasowym, kiedy one się pojawiły, dalej w kontekście na przykład tego, kto je wypowiadał? Bo na przykład w pierwszym przypadku, jak myślimy o tym zaginionym świecie, myślimy o Wiśniaku, no to jednak tutaj mamy taką osobę, powiedzmy, no choćby częściowo neutralną, częściowo zaangażowaną. Kiedy dawałaś przykłady na ginącą rasę, to mówiłaś częściowo o osobach popierających jakby taki system kolonialny. Co jest też ciekawe w tych metaforach, bardzo dla mnie ciekawe, że jedna jest dokonana, a druga jest niedokonana, to znaczy mamy zaginiony świat zakończony i mamy ginącą rasę, to znaczy jakby mamy tutaj pewną ciągłość. A jeszcze dlaczego to jest ciekawe, jeszcze inny wątek mi się tutaj pojawił, a mianowicie tego, o czym mówiłaś, o tym odradzaniu się. O tym odradzaniu się, czy my się możemy odrodzić, kiedy rzeczywiście nie mamy tej biologicznej ciągłości żadnej. Żadnej. Albo nie mamy ciągłości, jeśli chodzi o terytorium. Strasznie dużo pytań się tutaj pojawia. Jest to strasznie dla mnie ciekawe. Także jak możesz chociaż kilka wątków rozwinąć, ale myślę, że to jest w ogóle na cały tekst. Dokładnie każdy wątek, który teraz podałaś, sama się nad nim zastanawiam. To znaczy, to są dokładnie te takie momenty. To, co ja napisałam, ja to tak jak mówię, chyba to się zaczęło od tego, że zaczęłam Lemkina czytać. Tak, czytam tego Lemkina, czytam i tak nie składa mi się to do kupy, że ten Lemkin na The Hero of Humanity nagle też mi się jakoś inaczej objawił. I tak już nawet sama nie wiem, może od tej wystawy w Poling, jak Wiśniaka zobaczyłam po raz pierwszy. Jakoś to tak wszystko zaczęło się we mnie kotłować, ale to, co napisałam teraz i to tak, to po prostu wydaje mi się, że wyszczególniłaś takie luki, tak? Luki, kiedy ja teraz muszę usiąść i zacząć... Jeszcze chcę ci przerwać, to nie są luki właśnie, to są takie momenty dla ciebie do myślenia. Tak, dokładnie. Ja to po prostu chciałabym teraz zacząć pisać książkę. Chciałabym mieć czas, żeby pochodzić po muzeach, żeby posiedzieć, żeby naprawdę te wszystkie i chronologie przebadać i jakieś takie momenty, kiedy te metafory zaczynają rozbrzmiewać, bo ja je tylko jak gdyby nazwałam w tej chwili. A teraz chyba dopiero muszę zacząć nad tym pracować. Tak to odczuwam i myślę, że to będzie ciekawe na następne, nie wiem, może 10 lat. Ale też to dla mnie zbiega się no nie tylko z tym tam, co czytam w jakichś archiwach, ale teraz na przykład pracuję nad takim, próbuję
próbuję doprowadzić do tego, żeby Muzeum Holokaustu zaczęło w końcu rozmawiać z Muzeum American Indian, bo dosłownie siedzą obok siebie na tym Washington Mall, 10 minut drogi i zupełnie ze sobą nie rozmawiają. Nic. I w końcu się zgodzili na to, żebyśmy zrobili wspólny warsztat. Także ma to się odbyć w 2023 roku. Także w sumie nawet nie powiem wam, jak trudne są te rozmowy, ale się to dzieje. Także mam nadzieję, że za 2 lata będę mogła zdać raport, jak to wszystko się odbyło. Także, że po prostu dla mnie ważne jest też, żeby z ludźmi rozmawiać, a nie tylko czytać książki. O to mi chodzi. Także, że ten projekt ma dla mnie znaczenie, jeżeli ja mogę rzeczywiście usiąść i się po prostu tego wspólnie uczyć. I myślę, że wtedy powoli, powolutku pewne jakieś odpowiedzi na te pytania mi się pojawią i może będę musiała te pytania trochę zmienić. Tak samo. A to właśnie, kiedy się te chronologie pojawiły, kto je wypowiedział, tak jak mówię, natrafiam na razie tylko na jeden tekst tu, jeden tekst tam i tak dalej, ale musiałabym rzeczywiście w tej Bibliotece Kongresowej na przykład posiedzieć dobry rok i rzeczywiście to wszystko sobie dokładnie przemielić i wtedy by to może coś z tego wyniknęło. A tak jak mówię, takie moje przemyślenie, czy może zaistnieć jakaś kultura żydowska w Polsce? To jest takie utopijne pytanie, tak? Czy to jest rzeczywiście takie zamknięte? Może jedno powiem, że kultura ludów rdzennych też się nie odrodzi w postaci takiej, w jakiej była. I to jest właśnie chyba klucz tego, co powiedziałam, że to nie są kultury właśnie takie zastygłe w bursztynie, prawda? One się rozwijają, zupełnie inaczej teraz wyglądają. No, takim eksperymentem, bo ja o tym myślałem w czasie tej opowieści o jidysz, jest Mea Shearim w Jerozolimie, tak? Znaczy dzielnica, tak, gdzie się mówi w jidysz, wygląda się, to jest oczywiście pewien eksperyment i jest to jakoś tam też, no, w cudzysłowiu, no, powtórzeniem dawnego świata, ale to jest właśnie a propos tego, co Marta powiedziała o takiej rekonstrukcji kultury, czy próbie, nie wiem nawet jak to nazwać. No tak samo w Brooklynie jest, prawda? W Nowym Jorku, ale wiadomo, że to nie jest to samo. I także nie mam na to odpowiedzi, ale chciałam tylko zaznaczyć, jak gdyby, że, no nie wiem, jidysz, który no w końcu jest język moich przodków, tak? Ja jestem wschodnioeuropejską Żydówką i w sumie niewiele wiem o tej swojej historii, bo to wszystko zaginęło, ale coś tam powoli zaczynam się dowiadywać. I dla mnie to ma znaczenie, że to było zakorzenione akurat w tej ziemi, a nie innej, i że tego się nie da tak przenieść do Kanady. Także i tutaj też to chyba są takie przemyślenia zapożyczone od ludności rdzennej, że język i terytorium są ze sobą bardzo spojone i pewne słowa, określenia wynikają z tego miejsca, w którym się mieszka i że to tego się tak nie da odseparować. Także nie mam odpowiedzi na to pytanie. Być może coś tam gdzieś tam się odrodzi, ale zupełnie inaczej. Będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ale chociaż warto chyba, nie wiem, myśleć, że jest możliwość, bo jeżeli nazwiemy to zaginionym światem, to na pewno zamkniemy tę furtkę na zawsze. No, są polscy Żydzi mieszkający tu i teraz, którzy, no, właśnie odradzają się i odpowiedzieliby na to twoje pytanie, że się jednak, no, że można, prawda, ale pozostanie to chyba w horyzoncie utopii. Ale przynajmniej pozostanie w horyzoncie utopii, a nie w obrazie wiszniaka, który jest zaginiony. Tak, tak. To jest dla mnie lepsze. Tak. Czy mam jeszcze czas, Doroto? Rany. Ja muszę niedługo lecieć, ale chciałam jeszcze odpowiedzieć. No właśnie, ktoś też zgłaszał. Pani Monika, zdaje się. Ja mogę do pani napisać maila, to naprawdę. Nie, ale pani Moniko, proszę, krótka piłka. Proszę. Krótka piłka, no to krótka piłka brzmi tak. Pytanie brzmi, bardzo szybkie pytanie. Raczej nie pytanie, raczej takie dopowiedzenie. Znaczy ja mam takie wrażenie, że dużą szansą dla pani badań, właśnie takich łączących, komparatystycznych, ludobójstwa po jednej i po drugiej stronie, tak, Atlantyku, mówiąc wprost, jest pole badań literaturoznawczych.
takich uruchamiających takie szczegółowe badanie prozy poholokaustowej europejskiej. I ja tutaj po prostu mówiąc bardzo szybko, no, kiedy mówiła Pani o swoim podejściu do muzeów, o tym, że nie może Pani wchodzić już do żadnego muzeum i wcześniej właśnie rozmawialiśmy o sztuce zdegenerowanej. Tak? Znaczy, takie elementy w prozie europejskiej są. Ja tutaj dorzucam tylko wątek austriacki, bo sama teraz jestem w Wiedniu i idąc na wystawę do Naturalhistorisches Museum, wchodzą Państwo do dwóch przestrzeni. Jedna przestrzeń to jest przestrzeń minerałów i dinozaurów, natomiast udając się na górę, znajdujemy tam całą przestrzeń wypchanych zwierzątek oraz innych elementów natury, raczej fauny niż flory, wypchanej i pokazanej. Natomiast jest powieść Elfriede Jelinek, Die Kinder der Toten, w której mamy to samo muzeum, tak? Bo to muzeum jest połączone razem z Kunsthistorisches Museum, które patrzy na Naturhistorisches Museum, jest po prostu na tym samym placu. I wchodzimy z grupą turystyczną do piwnicy tego muzeum. I w tej piwnicy nie ma ani zwierzątek, ani minerałów, tylko są ludzie w formalinie. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, jeżeli udadzą się Państwo teraz do oddziału Naturhistorisches Museum, czyli do, to się nazywa Narrentum, czyli Muzeum Patologii i Antropologii, taki oddział medycyny, to jeszcze będą mogli Państwo zobaczyć tam wypchanego czarnoskórego człowieka, który jest eksponatem muzealnym w XXI wieku w Wiedniu. Więc to jest tylko takie szybkie dopowiedzenie. A jeżeli chodzi o filozofię, mi absolutnie skojarzyła się książka, pewnie Pani ją zna, Hegel i Haiti. Taka bardzo, bardzo chyba popularna teraz od jakiegoś czasu rzecz po drugiej stronie Atlantyku. I tyle, resztę mogę napisać Pechem. Dzięki. Bardzo dziękuję. Chciałabyś, Doroto, jeszcze coś do skomentować Pani Moniki? Nie, przypomniał mi się tylko taki obraz, może tylko to powiem, że jak byłam na stypendium w Muzeum Holokaustu i próbowałam nawiązać jakiś kontakt z tym drugim muzeum, co zajęło mi 4 miesiące, żeby w ogóle ktoś się do mnie odezwał, bo po prostu nie ma żadnego dialogu. I w końcu nawiązałam kontakt z taką antropolożką, która zresztą ma na imię Dorothy, więc tak jakoś nam się fajnie zrobiło, że mamy to samo imię. I udało mi się ją zaprosić, żeby zrobiła jakąś taką pogadankę w tym Muzeum Holokaustu. I to było po raz pierwszy, kiedy osoba rdzenna cokolwiek w ogóle wygłaszała w Muzeum Holokaustu. I ta Dorothy tak usiadła przy tym stole i opowiadała nam, że jak zaczęła pracę w Smithsonian, bo właśnie w tym, ona pracuje dla Muzeum Antropologii i dla tego Muzeum American Indian. Po pierwsze, jak zaczęła pracę, to było w późnych latach 90., w całych Stanach było tylko 4 rdzennych antropologów. 4, teraz już jest więcej, ale przedtem było tylko 4. Czyli ta nauka antropologii, tak a propos wypchanego czarnoskórego człowieka, to po prostu jedno z takich najbardziej brutalnych narzędzi epistemicznych, które przyczyniły się do zagłady ludów rdzennych. Ale Dorota powiedziała, ta Dorothy, coś, czego nigdy nie zapomnę. Mówi, jak weszłam do swojego biura, usiadłam w tym swoim pokoiku w muzeum, zaczęłam się dookoła rozglądać, ona jest z plemienia Chokto, mówi, i uświadomiłam sobie, że wokół mnie znajduje się mniej więcej, sądząc po katalogu, 10 tysięcy szczątków moich przodków. Dosłownie. I to... Tak mną jakoś wstrząsnęło, nie mogę tego zapomnieć. I to nie jest właśnie żadna metafora, prawda? Albo może właśnie metafory i taka brutalna, absolutnie przemoc splatają się tak jakoś absolutnie. Także może tutaj też jest właśnie ważna literatura, która się posługuje metaforą i językiem. Także nie wiem. Warto się nad chyba każdym słowem zastanowić, każdą metaforą.
Dziękuję bardzo. Mnie się wydaje, że się zbliżamy do końca naszego spotkania, prawda? Ja bym chciał to krótko jeszcze od siebie w takim podsumowaniu, a jednocześnie zaprojektowaniu przyszłości coś powiedzieć. Mianowicie, no tak, ten roman Wiśnia, który tu się pojawił, był bardzo ważny, jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla nas dziś i w Polsce. Jak my wciąż jeszcze rozumiemy i kulturę żydowską, i zagładę w Polsce, i to, co się stało w tym XX wieku. To jest ten owad w bursztynie, zakrzepnięty, egzotyczny, bardzo pięknie. To są piękne zdjęcia tego wiśniaka, one są niezwykle estetycznie wyrafinowane. Lubimy na nie patrzeć, one są już opatrzone bardzo, bardzo dobrze, one są już w takiej szufladce, właśnie w takim zalane, w takim bursztynie i z takimi Żydami, bardzo przyjemnie jest obcować. No naprawdę, oni są bardzo ładni. No naprawdę, można je postawić na półce. Ten album jest na półce bardzo... Ja mam taki album, no on bardzo ładnie wygląda. I tam jest... Wszystko jest super. Ale naprawdę źle jest, kiedy tego typu postrzeganie i Żydów przed wojną, i Żydów, którzy zostali zgładzeni w czasie Holokaustu, przenosi się na to, co my tu i teraz staramy się przedstawiać jako tą ramę epistemiczną właśnie, o której ty mówiłaś. Dlaczego? Mam przykład takiego bardzo wpływowego filmu, wpływowego w tym sensie, że jest bardzo znany, i bardzo ceniony i zrobiony przez cenioną dokumentalistkę, który dokładnie powiela taką wiśniakowską wizję Żydów. Myślę o filmie Polin Dylewskiej. Z tym, też mi to przyszło do głowy. No właśnie z tą ścieżką dźwiękową Piotra Franceskiego. No po prostu to, ale wydaje mi się, że to jest dla tego, o czym mówiłaś, prawda? I teraz to, co my musimy zrobić, no to rozmontować to wszystko. I będziemy to robić, będziemy rozmontowywać. Bardzo ci dziękuję za dziś, ale sądzę, że się spotkamy jeszcze raz w tym gronie i poprosimy ciebie jeszcze o spotkanie, bo sądzę, że nie byliśmy w stanie dzisiaj podjąć tych wątków, które Roma nam postawiła, położyła na stole, które są w mojej ocenie szalenie ważne. Co my mamy tu robić w tej naszej lokalności? Jak uprawiać tą komparatystyczne badania nad zagładą? I ja sądzę, już teraz to zapowiadam, to się skonkretyzuje, umówimy się z Romą, umówimy się z tobą i po prostu podejmiemy taki temat. I będziemy o tym mówić już na jakby odrębnym spotkaniu, wtedy będziemy mieli trochę więcej czasu. Wspaniale, to do zobaczenia w czerwcu. No do zobaczenia, no zobaczymy, umówimy się terminowo, jak to będzie. Raz jeszcze ci bardzo, bardzo dziękuję za to, że byłaś z nami i że mogliśmy cię słuchać i rozmawiać i to było super, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Bardzo dziękuję. I z przykrością wracam do rzeczywistości. Rzeczywistość zawsze jest przykra. No. Drodzy Państwo, serdecznie wszystkim dziękuję za udział w naszym seminarium. No, byliśmy razem 2 godziny 40 minut. To nie jest zły wynik, powiedziałbym. I wszyscy są przytomni jeszcze i chcieliby, i tak jak ja, jeszcze troszkę porozmawiać, ale już musimy ciebie uwolnić. Tak, ja teraz muszę powrócić do innych zadań. Musimy nasze spotkanie skończyć. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy wszystkich tych, którzy nas nie widzieli i nie słyszeli teraz na Facebook i do YouTube'a i tam będziecie mogli Państwo wszystko spokojnie sobie odsłuchać. Proszę prześlijcie mi również. Oczywiście, że prześlemy link. Jak tylko będzie można, Bartek jest tutaj odpowiedzialny za te wszystkie sprawy i on natychmiast jak to zrobi, to wszystkim uczestnikom seminarium roześle. Dziękuję.